Zapraszam na patronite.pl/mój-loch. Ten kanał powstaje dzięki wsparciu niesamowitych patronów, którzy zamieszkują mroczne i wilgotne korytarze podziemi. Zapraszam, by zamieszkać razem z nimi. Dzień dobry, witam w moim lochu. W moim lochu znowu jesteśmy w pięknym i cudownym Jarnam, mieście, które zostało przed chwilą określone jako lepszy świat przez Dawida, który powiedział, przenieśmy się do lepszego świata i oto się do niego przenosimy. I tutaj będziemy zajmować się tym, czym człowiek chciałby się zajmować naprawdę, czyli po prostu cieszyć się nieustannie życiem, bo właśnie po to ludzie wznieśli Jarnam. Jeżeli oczywiście można powiedzieć, że to ludzie je wznieśli. No dobrze. Nim zaczniemy, to jeszcze tak, ale myślę, że się już jakby znacie nas, jak doszliście do odcinka, to chyba jest czwarty odcinek, ale mamy Dawida, Wacka, Fingala i mnie. I razem przenieśmy się w takim razie do tego wspaniałego, cudownego miasta, w którym nasi bohaterowie, albo po prostu nasi łowcy, bo czy są bohaterami, to może być dyskusyjne, chociaż jak na razie ich postawa, rzekłbym, że jest całkiem nawet bohaterska. Niektórzy rzucili się na przykład w odmęty labiryntu strasznych, ciemnych, mrocznych kanałów po to, żeby uratować dzieci. Czy uda się uratować te dzieci? Kibicuję oczywiście, żeby się udało. No ale co będzie, to obiektywna mapka powie mi za chwilę, a ja to zaraz naszym graczom przedstawię. Więc dwójka z was, czyli Kaleb i Henryk, siedzą po drugiej stronie kraty. Obok są dzieciaki, które wyciągają do was ręce, płaczą, boją się, a gdzieś tam z tyłu człapie wielka bestia, zbliżając się do nich. Kraty są niestety na tyle mocne i grube, że dzieciaki się przez nie nie prześlizgną, a wy raczej wyrwać ich nie zdołacie. Macie swoją broń palną, którą stwierdziliście, że może uda się bestię przepłoszyć. Nie wiem, czy uda się przepłoszyć. Mam nadzieję, że się uda ją przepłoszyć. A Filip pobiegł do kanałów, pobiegł, by spróbować dostać się do tego pomieszczenia, gdzie zamknięte są dzieci. A więc, Filipie, zobaczyłeś rozgałęzienie, jeden korytarz idzie w lewo, prosto i w prawo, postanowiłeś skręcić w prawo. Biegniesz więc, czujesz, że zaczyna się coraz większy spadek tego korytarza. Korytarz też nieco się zwęża, także troszeczkę musisz przykucnąć, trochę więcej wody jest pod twoimi stopami, no ale tam przechodzisz, po chwili korytarz zaczyna iść w górę. Przez chwilę szedł w dół, potem zaczyna iść w górę i dochodzisz do skrzyżowania, w którym masz odnogę w prawo, w lewo i prosto. Wyszedłszy z tego pokoju, z tej sali, w której byliśmy, czy pomieszczenia, w którym byliśmy, szedłem, skręciłem w lewo, w prawo, a ile pamiętam, krata była w tej sali. Chciałem skręcić w tą samą stronę, w której prowadziła krata. Tak. Czyli teraz, żeby się zbliżyć, muszę skręcić w prawo. I to też czynię. Jasne. Natomiast teraz już może nie takim pędem, tylko nieco wolniej na wypadek, gdyby oczywiście w podróży rzeczywiście była bestia. Jasne. Idziesz w takim razie korytarzem w prawo. Korytarz po raz kolejny się rozwidla. Z lewej strony widzisz, że w zasadzie kończy się już przepływ ścieków i są schody, które wiodą gdzieś w górę. Nawet myślę, że bije trochę światła od jakiejś lampy, która zapewne... Bije trochę światła od jakiejś lampy, która jest tam na górze, zaś gdybyś poszedł do przodu, jest jakaś większa sala. Mhm. No to spodziewam się, że to jest dokładnie ta sala, gdzie są dzieci. Znaczy inaczej, czy posłucham.
co słyszę z przodu? Nasłuchuję. Mam 19 na perception, mam assurance. Jasne. To myślę, że aktywnie, chyba rzuć sobie, albo możesz wziąć sobie tak, po prostu... dziesiątkę. Mam assurance tego fita. Słyszysz te okrzyki dzieciaków, ale też te okrzyki dzieciaków docierają do ciebie z kilku stron. Nie tylko sprzed ciebie, ale też za ciebie. Na pewno nie słychać ich z lewej strony. Poza tym myślę, że słyszysz od przodu jeszcze jakiś dźwięk. Dźwięk, który rozpoznajesz jako jęki konania, być może, coś takiego. Nieco może w swoim brzmieniu zwierzęce, no ale wszyscy jesteśmy w jakiś sposób zwierzętami, a więc być może albo ranna bestia, być może ranny człowiek jest takie... Okej. Okay. Coś takiego w różnych wariacjach. Ja mam ciągle latarnię zapaloną, jakby co, przez sobie rzecz jasna. Nie, pójdę naprzód. Dobra. Naprzód. Idziesz w takim razie naprzód. Do tego pomieszczenia. Na przodzie jest duża sala, podobna do tej, w której byliście przed chwilą, gdzie walczyliście z małym statkiem wściekłych psów. Tu jest spora kolumna na samym środku i dookoła tej kolumny jest opartych kilka szkieletów, ale pomiędzy nimi w dużym, pięknym płaszczu ciemnym i takim szarym kapturze, który wygląda tak, jakby był cały z ciem, które obsiadły po prostu czyjąś głowę i ramiona, z zaawansowaną i ciekawą bronią leży umierający łowca. Z prawej strony tej sali są kraty i stamtąd dochodzą dźwięki dzieci. Podobna krata jak ta? To jest pomieszczenie po środku niejako, pomiędzy mną teraz, a nimi. Tak naprawdę to wygląda, jakby to było bliźniacze pomieszczenie do tego, w którym byliście na początku. Nieco lustrzane odbicie. A więc jak wchodzisz tutaj, po lewej stronie jest krata, tam słychać właśnie jakieś... Po prawej, to jest prawo. Przepraszam, to po prawej stronie. Po prawej. A więc raczej wygląda, że pomiędzy tymi pomieszczeniami gdzieś tam musi być sala z dziećmi. Okay, nie trafiłeś do niej. Okej, okay, dobra. Czy rozpoznaję ten płaszcz? Czy to jest jakiś charakterystyczny strój łowcy jakiegoś konkretnego ugrupowania? Nie, raczej po prostu charakterystyczny o tyle, że właściciel sobie u jakiegoś dobrego rzemieślnika zażyczył pewnie stworzenie tego. Okej. On jest umierający czy umarł? To musiałby tak. Podchodzę. Dobra, ty podchodzisz w jego kierunku, a my przejdźmy w takim razie do was. Jesteście przy kratach, dzieciaki krzyczą: pomocy, pomocy, ratunku! On już tutaj nadchodzi! I widzicie, jak nieco w świetle pojawia się wielkie cielsko bestii. Dobrze, ja spróbuję może zrobić Recall Knowledge, bo może rozpoznam, co to za bestia, wymyślę, jaki ma słaby punkt, może wiem o niej coś, co pomoże ją przepłoszyć. Z tego, co pamiętam, to taki Recall Knowledge zrobił już wcześniej Henryk. I to jakby ma już udany rzut za sobą. Tylko powiedziałem, że dopiero gdy bestia zbliży się do światła, będzie można coś więcej o tej bestii powiedzieć. Okej. Okay. Myślę, nie pamiętałem, czy to już robiliśmy, czy nie, ale dobra, jak tak, to... Myślę, że to, co rzuca się w oczy, to bestia porusza się z dość ludzką gracją. Jej chód jest mocno podobny do chodu człowieka i na tej bestii widać kilka przedmiotów, jakąś bransoletę. Widać kilka takich rzeczy, które nadają jej bardziej takiego ucywilizowanego charakteru, bym powiedział. Postać o lekkiej przemianie. Jaka może być słabość tej bestii? Myślę, że słabością może być też to, tak jak powiedziałem, że ma ten humanoidalny chód, a więc zranienie
nogi może bardzo uprzykrzyć jej poruszanie się. Bo no, bestie takie czworonożne, powiedzmy bardziej dzikie, bez problemu się będą poruszać, jak jedna noga będzie zraniona. Tutaj już na pewno będzie to większym problemem. Bestia jeszcze was nie dojrzała, ale zatrzymuje się, podnosi nos do góry, wciąga. I też, o, to jest też kolejna rzecz, którą myślę, że zauważyliście wcześniej, że w bardzo dużym stopniu polega na węchu. Więc ukrywanie się i takie rzeczy może być kłopotliwe, jeżeli chodzi o ten konkretny okaz. Co robicie? Ja tak naprawdę dość obojętnie, tak w ciszy po prostu stoję i się temu przyglądam, cały czas zwracając uwagę na te bestie i tak wychwytując te szczegóły, które mówisz, no, gdzieś się przygotowuję, żeby w razie czego będę, no, będę celował gdzieś po prostu w tą nogę, żeby ją może unieruchomić albo spłoszyć. No i trochę też czekam na pojawienie się Filipa. Bo jednak mimo wszystko, mimo tego pewnego obojętnego spojrzenia na całą tą sytuację, jest jakieś ziarenko nadziei, że może się Filip po drugiej stronie pojawi i nie zginie jak głupiec, rzucając się w ciemność tunelów. Ma latarnię. To pocieszające. Tak. Myślę, że po tej chwili wpatrywania się parę refleksów światła pojawia się gdzieś w tamtej sali. Tylko te refleksy światła, patrząc na kąt, wygląda, że Filip nadchodzi od zupełnie innej strony. Nie wygląda, jakby zachodził od tyłu bestię, tylko raczej był gdzieś przed nią. Więc jakoś musiał w tych korytarzach pobłądzić, albo może pójść zupełnie inną ścieżką. Dobra, cały czas bestia nie zwróciła, jeszcze nie wyniuchała dzieci. Po tym, jak podniosła ten nos, powciągała powietrze, widać, że tak opuściła ramiona i troszeczkę najeżyła się jej sierść. To wygląda tak, jakby był taki dreszcz przyjemności, tak jakby ktoś strzelił sobie 50 dobrej wódki. Myślę, że to jest mniej więcej, tak wygląda ten gest. Więc bestia na pewno poczuła, że jest tu coś dobrego i w tym momencie zaczyna zwracać się w kierunku dzieci i tam człapać. Dzieci, które starały się utrzymać ciszę, no jedno z dzieci nie wytrzymuje i zaczyna krzyczeć i próbuje z całej siły się przecisnąć przez te kraty, ale wiecie, że to nie da żadnego efektu. Taka ludzka panika po prostu. Panika stworzenia, które jest przyparte do muru i nie ma już żadnej ucieczki, jest w stanie pogruchotać swoje kości, by wejść w wąską szparę. Okej, ja na pewno będę chciał tutaj przygotować akcję, że jeżeli to coś ruszy, będę chciał wypalić z obydwu luf, tak żeby właśnie uszkodzić nogę tego czegoś. Jasne. Problem jest taki, że są dzieci, a wy widzicie raczej tłów tej bestii z łapami, nie? Dzieciaki zasłaniają. Więc w tym momencie... Aha, na całej, tylko się nie można gdzieś z boku nawet stanąć. Myślę, że możecie próbować. Na pewno trafianie w nogę będzie teraz znacznie trudniejsze niż trafianie w cokolwiek innego. Dobrze, to ja robię jeszcze jedno. Mówię tylko do tych dzieci. Dzieci, padnijcie. Tylko to nie jest proste, bo to jest ratunku, pomóż nam! I machają łapami po prostu w lewo i w prawo. Więc musisz raczej zdecydowanie wydrzeć się na nie, bo one... Jak no wiesz, jak się zbliżysz, złapią cię za rękaw, to jest jak ktoś się topi i macha kończynami we wszystkie kierunki. Możesz się spróbować uspokoić, jasne? Mm-hmm. To będzie oczywiście wymagało testu. Powiedz mi, co chciałbyś przetestować. Dobra, wszystkie moje społeczne umiejętności są tak samo nieistniejące, więc to będzie u mnie absolutny rzut na wiarę tutaj. Więc ucinam tylko te wrzaski. Mówię, ciszej do cholery! Chcecie przeżyć czy nie? Muszę mieć jak to trafić. Przylgnijcie do ziemi, ale już! Dobrze. I zobaczymy, co to da. Pewnie nic. To jest trudny test. Czyli będziesz testować zastraszanie, charyzmę, w sensie dyplomację. No wydaje mi się, że to chyba raczej będzie zastraszanie, bo napyskowałem na te dzieciaki. To jest dla mnie okej. Test,
jest trudne. Test to jest 20. Poziom trudności. Mm-hmm. No dobra. 20. Czyli... Czyli w zasadzie tutaj tylko 20 na kości mnie ratuje. Bo rozumiem, że nie masz weterynowanego zastraszenia. Nie mam, absolutnie nie mam. No to jest dla mnie spoko, żebyś użył tutaj do tego dyplomacji, której również nie masz wytrenowanej. Chyba, że deception w jakiś sposób, no ale w jaki? Hej, dzieci, co jest tam? No to... To niestety. Bez sensu. To niestety w takim razie masz 5% szans, że uda ci się je uspokoić. Też wydaje mi się to fair, bo jest to szalenie trudne po prostu. Jasne, spoko. Nie każdy test musi być udany, no ale raz kozie wiatr. No nie. To dzieci w takim razie cię zagłuszają. Dobrze, ja chciałbym spróbować swojej sztuki dyplomacji, tylko że ja będę dyplomował z bestią i użyję do tego zaklęcia Ray of Frost i spróbuję w nią trafić. Rozumiem, jakby tego rodzaju tak, dyplomacji. Tak. Dobrze, to w takim razie ty próbujesz zmrozić bestię, żeby... Jak się domyślam, spowolnić i chód. Tak, spodziewam się, że ona jest na dosyć dalekim dystansie, to jest też zaklęcie o bardzo dalekim zasięgu, więc po prostu jakby przekładam tylko rękę na drugą stronę tej kraty przez jeden z otwór nad dziećmi i o właśnie, mogę coś takiego zrobić. Czy ja w takim razie, z racji tego, że te dzieci są przy kracie, ja mogę przełożyć rękę i z ręki jakby nad dziećmi spróbować strzelić zaklęciem w nogę? I czy w ogóle zaklęciem mogę celować? Bo wiesz, no, jednak bądź co bądź jest to... Coś dla mnie jeszcze nie do końca obliczalne. Zastanawiam się. Wydaje mi się, że możesz celować, ale no strzelanie ale dzieci, i z broni palnej i z zaklęcia dobra. Wydaje mi się, że jest równie utrudnione. To po prostu ciskam. Jak sięgasz ręką, to mogą sięgać do twojej ręki po prostu. Tak, to po prostu ciskam w niego jakby z palcu mojej dłoni. Po prostu zaczynają wystrzeliwać takie opiłki lodu. No niestety to nie będzie za duży rzut. 13, podejrzewam, że nie ma spell DC, znaczy w sensie obrony przed czarami. Się dokładnie nazywa. Jeżeli to jest promień, to wtedy ty wacę walisz. Tak? No prawie na pewno. Okej, bo myślałem, że jest odporność na czary po prostu. Nie. To w sensie, bo są dwa rodzaje zaklęć. Albo jest takim sposobem. Część zaklęć wymaga od ciebie trafienia, a część zaklęć wymaga od stworzenia, żeby spróbowało obronić się po prostu swoimi obronami. W promieniu spodziewam się, że będzie to atak na AC, jeżeli wyrzuciłeś ile łącznie? No 13 to nie wiem. 13. To w takim razie promień gdzieś poszybował nad ramieniem bestii. Bestia spojrzała na ten promień i skwitowała takim... I trudno powiedzieć, na ile to są dźwięki, które po prostu wychodzą z wilkowatego gardła, a na ile to było takie ludzkie. Ohoho. Ale jest w tym coś takiego podwójnego, w tym jak można to zinterpretować. Dobrze, skoczmy sobie w takim razie. Dobrze, czy ja słyszę, że zaczęły się podnosić krzyki z tamtej sali? Tak, ty słyszysz krzyki z tamtej sali i widzisz, jak w twoim kierunku obraca głowę ta zakapturzona postać. No okej, ale jak słyszę krzyki bardziej, to niestety muszę ją porzucić, bo to jakby... Wrócę. I tak. Jak mówisz wrócę, to ona jeszcze rzuca... Chyba się zmieniam. Zabij mnie, dobry łowco. Zabij mnie. Zabijam. Wchodzę i rozcinam mu gardło Chicago. Jasne. Czyli cofasz się jeszcze, żeby go zabić. To będzie chwila, którą stracisz. Lista priorytetów Filipa. Najniżej jest umierający łowca. Potem to prawda. Dzieci w potrzebie. To jest a najwyżej jest łowca, którą może się zmienić bestię. Nie, wracam i go zabiję, bo łowca, który się zmieni w bestię, to już jest... Dobra, a więc odwracasz się od krzyków dzieciaków, podchodzisz do niego i przejeżdżasz swoim ostrzem po jego gardle, on tak trochę myślę, że aż wystawia szyję i widzisz nabrzmiałe żyły i część takich kudłów, które po prostu tak aż wychodzą tutaj jak taki gąszcz spod kołnierza. Twoje ostrze przejeżdża, czerwona krew sika na twoją twarz,
zaczyna wpływać do tej zielonej wody w kanałach i mieszać się. Niestety tutaj muszę wykonać swój inny obowiązek również. Wyrywasz mi rozumiem serce. Przyklękuję przy nim, znaczy tak, przyklękuję przy nim, wkładam mu rękę pod mostek i wyrywam mu skrzep. Ponieważ jest łowcą, to mogę to zrobić. Więc na to też zużyję moment, ponieważ to jest mój obowiązek. Nawet dzieci nie są tak warte skrzepy zbierane dla mojej królowej. Oczywiście są rzeczy ważne i ważniejsze, bo przecież jesteśmy w tym lepszym ze światów. Wbijasz w takim razie swoją taką szponiastą dłoń w klatkę piersiową mężczyzny, wyrywasz serce i z korytarza, który jest z przodu. Czyli jeszcze dalej. Tak, jest na północy. Słyszysz głos. Oj, długo cię tropiłam, plugawa krwi. I w świetle widzisz tą akolitkę egzekutorów, której oszczędziłeś życie. Ma na sobie jakiś prowizoryczny opatrunek, ręka jej zwisa, w której trzyma miecz, jej jasne włosy są częściowo zabarwione na czerwono, zęby też ma takie czerwone po prostu od krwi, którą na skutek jakichś obrażeń jamy ustnej cały czas wypływa jej, także ta taka jeszcze stróżka krwi z pomiędzy tych czerwonych zębów płynie. A z prawej strony słyszysz wrzeszczące dzieci. Co robisz? Najbardziej logiczną rzecz, którą mógłbym zrobić, czy ten umierający miał przy sobie Bloodwine? Tak, miał. Okej. Okay. To wyrywam moje i wstaję. Jasne. A więc tak, ma też ewidentnie jest jakiś kamień krwi wstawiony w jego broń. No, nie zdążę. Oczywiście, dobrze. Natomiast same te fiolki z krwią jesteś w stanie zabrać. Ma ze sobą 4 fiolki z krwią. Jestem full. Jeżeli oczywiście przyjmiesz. Oczywiście. Znaczy tak, teraz jestem blady, ale tak. Mhm. Dobrze, no to wstaję. Mhm. Rozumiem, że daje mi chwilę na dramatyczny to. No ona, wiesz, ciągnąc ten miecz, kusztykając idzie. Ona jest mocno ranna. Tak jak patrzysz okiem doświadczonego łowcy, no zajmie ci na pewno czas, ale raczej nie jest to coś, co będzie tak oczywiście na oko, bo nie wiadomo, co zrobią te cudowne K20, że raczej nie idzie w twoim kierunku twoja śmierć. Raczej jej śmierć stoi przed nią. To jest twoja interpretacja tej sytuacji. Nie szukałaś mnie dość długo, bo noc jest jeszcze młoda dziewczyna. Odstąp. Nie chcę cię zabijać tu i teraz. Ona spluwa krwią. O nie. Tyle przeszłam. Nie po to, żebyś chodził po ziemi. Podnoś miecz. Zabiję cię tu i teraz. Wbijam sobie Bloodwile'a. Za tą ścianą bestia właśnie poluje na małe dzieci. Oboje jesteśmy łowcami. Może najpierw to. A później dokończymy nasze sprawy, co? To jest w takim razie rzut na dyplomację. No 19. A coś? Czyli łącznie masz? 19. 19, bo nie masz wytrenowanej dyplomacji. Myślę, że ona mówi, a niby dlaczego miałabym ci... jak... Chcę wypowiedzieć słowo wierzyć, w tym momencie słuchać ratunku na pomoc! I wy widzicie tą bestię, która podchodzi bliżej i potem jak poleciał ten promień, bestia robi kilka kroków na bok. I pod nosem wydaje jakieś dźwięki, które trochę brzmią jak mowa. Dobrzy łowcy, jak tam idą łowy. I idzie bliżej ściany, tak żeby zniknęła z pola widzenia waszego, tak żeby bronią zasięgową nie dało się jej trafić. Ale zbliża się dalej w naszą stronę. To jest tak, powiedzmy, jesteście wy, są dzieci,
No i bestia poszła troszeczkę w lewo, tak żeby przez tą kratę było ją mniej widać. Bo zauważyła, że jakieś strzały poleciały zza krat. Czyli krótko mówiąc, mamy kratę, którą się nie da otworzyć, dzieci, których się nie da uspokoić, które zasłaniają widok, więc nie da się celować, i bestię, która zeszła na bok, żeby tym bardziej się nie dało. Zagadaj ją i biegnę za Filipem. Dało się dzieci uspokoić, tylko się nie serio? Uda. No, dla mnie to była jedyna szansa. Jeśli to gada, zmienia się w bestię, to mam tak naprawdę dużo bardziej kuszący cel. Ale nie, moja postać nie jest do stania i gadania, moja postać jest do strzelania i walki w zwarciu, więc jeśli ty biegniesz, no to ja biegnę za tobą, no nie będę tu stał jak widły w gnoju i patrzył, jak to coś zjada dzieci. No, podejrzewam, że nie macie czasu na tą rozmowę. Znaczy ja w ogóle go nie słucham. To jest metapoziom, myślę, więc dobrze. Ja po prostu nie słucham, co on mówi. Rzucasz się w idę. Takim razie. Okej, okay, tak. Czyli obaj się rzucacie po prostu. No tak, no innej rady już nie ma. Dobra, biegniecie w takim razie i dochodzicie do skrzyżowania. Jest droga, która idzie w prawo, w lewo i prosto. No w prawo, bo to orientacja terenu, tak mówi, że trzeba iść na drugą stronę tej kraty. Dobrze. Biegniecie w takim razie w prawo i korytarz zaczyna iść schodami w dół. Robi się trochę mniejszy, także trzeba się troszeczkę zgarbić. Po chwili, jak już brodzicie dosyć głęboko w wodzie, schody zaczynają iść nieco w górę i zaczynacie no, wchodzić po prostu wyżej. Wróćmy w takim razie do ciebie i do egzekutorki, która... Rozumiem, że my po prawej jest krata i jakby mamy dostęp do tej sali, tak? Teraz, jak się odwracasz i mówisz o tych dzieciakach, nie. Te kraty są blisko siebie i są takie same, jak były tam. Po prostu. Tu nie ma przejścia. No i nie, rozumiem, ale widzimy tą salę, gdzie są te dzieci? Tak. Tak. Okej, okay. Podchodzę do tej kraty już. Znaczy, czy ona podchodzi do mnie, żeby mnie zabić? Nie, no przekonałeś ją. Okay. Ona w takim razie schowała tymczasowo broń. Okej. Okay. Tak, albo, nie, myślę, że, przepraszam, nie schowała broń. Myślę, że broń cały czas, miecz ma wycelowany w ciebie i podchodzi, ale jest bardziej zainteresowana tą kratą z dziećmi. Ja odwracam się od niej jakby... Troszkę ryzykuję, odwracając się do niej plecami, ale podchodzę do tej kraty, żeby zobaczyć, co się dzieje w środku, no bo byłem zajęty czymś innym, nie wiem, co się tam wydarzyło. Jasne. Przytykasz w takim razie głowę do tej kraty. Widzisz tam bestię, która podchodzi w kierunku ściany. Mruczy coś tam przed nosem, ale myślę, że z tej odległości, gdzie ty jesteś, bo ona jest trochę bliżej tamtej drugiej kraty też, gdzie są dzieci. Coś pod nosem sobie mruczy i słychać, że dzieci krzyczą coraz głośniej, głośniej i głośniej. Okay. Nie wiesz, jak można się tam dostać? Czy jak szłaś tutaj i widziałaś przejście do tej sali? Nie, przeszłam z północy. Nie mam pojęcia, co jest Jedno pytanie do tego, jak wcześniej tutaj biegłem. Tak? Miałem pierwszy zakręt w prawo. Później było to zejście w dół, tak? W górę, w prawo. Mówiłeś, że było rozwidlenie. Tak. Rozwidlenie w... Najpierw miałeś pierwsze rozwidlenie. Tak. Potem jak poszedłeś w górę, była droga w lewo, prosto i w prawo. Tak. Poszedłeś w prawo, tak. Było jeszcze jedno rozwidlenie. Tak. W lewo i prosto i sala, w której jesteś czyli teraz. Czyli było w lewo i w prosto. Lewo prowadzało na zewnątrz i nie było w prawo. Dobra. Kurde, nie ma jak się tam dostać, tak? Z tego wychodzi. No jest od tej strony, od której weszła bestia. No tak, ale ja nie wiem, z której strony wyszła bestia. Od północy tego pomieszczenia. No to jeżeli ona wyszła od północy... Dobra. Bestia weszła też od północy, tak? Jak rozumiem. Wyglądało, że bestia weszła od południa. Od południa, od czyli południa? Jakby od tej strony, gdzie był korytarz, którym biegłem. Tak. Czyli to jest korytarz, w którym my teraz jesteśmy, tak? Tak, przed chwilą biegł nim... Przed chwilą biegł nim oni Filip. Byli. Aha. I myślę, że może nawet jest jakiś... O, niżej! Tam jest jakaś pętla. Dobra, wybiegam ze swojej sali. Dobra, tak? W takim razie egzekutorka biegnie razem z tobą. Okej. Okay. Spodziewam się, że jest pętla. Mijam to pierwsze, tam jest rozwidlenie, ale to są schody prowadzące na zewnątrz, na górę. Tak? To mijam, idę do kolejnego korytarza.
I zakładam, że tak jak szedłem, było zejście w dół, mówiłeś, że trzeba się trochę pochylić, mhm. czyli musi tam być jakaś pętla. Biegnę prosto, czyli mhm. tak jakbym skręcił w lewo w tamtym skrzyżowaniu. I spodziewam się, że to będzie jakiś zakręt. Jasne. To tak, tutaj jak jesteś na tym skrzyżowaniu, dość szybko idą schody w dół i płynie woda w dół i też jest przejście w prawo. I ty rozumiem, idziesz prosto cały czas w dół. Spodziewam się, że jest jakiś zakręt. Jeżeli nie będzie, to... Dość szybko, już po kilku krokach widzisz, że jest zakręt, ale który idzie w prawo. To nie tu. To nie tu. Znaczy, no... Kurwa, nie ma czasu. Wracam, skręcam w lewo, mhm. czyli tak jakbym wtedy szedł prosto i patrzę, czy też jest zakręt jakiś. Jasne. Skręcasz w takim razie w lewo. Myślę, że słyszysz już coś człapiącego tam w korytarzu, z którego ty przyszedłeś. Już musimy pogadać później tą mapkę, bo... Oczywiście. I widzisz, jak skręciłeś w lewo, jest jeszcze jeden zakręt w lewo. Jeszcze raz w lewo? Idę na południe. Mhm, tak, cofnąłeś się na południe i teraz idziesz na zachód. Tak. Tak. I na zachodzie jest droga na południe. Tak. Okay. Dobra, lecisz dalej i jest droga na wschód. Okej, tak, czyli tutaj zrobiliśmy. Tak, poproszę. Ale tu tak. zrobiliśmy pętlę. I teraz będzie potrzeba drogi na północ. Dobra, biegniesz i jest droga na północ. I biegnę tam. Mhm. Jasne. Biegniesz w takim razie tamtędy. Wbiegasz... Na szczęście mam flita, też, żeby to było ważne. Jestem szybszy niż zwykli ludzie. Dobra. Wbiegasz w takim razie... razem z egzekutorką. Na początku jest jedna sala, która ma lekkie przewężenie. Potem znajduje się trochę taka szeroka, wąska sala, taka w kształcie długiego prostokąta, gdzie są z lewej i z prawej strony szpalery krat, przy której byliście, ale po drugiej stronie. Z jednej strony widać dwójkę dzieci, ale bestii już nie ma. Okej. Podbiegam do dzieci. Czy wtedy były... Była trójka. Trójka. Okej. A, czyli porwane dziecko, tak? Porwane dziecko. Potwierdzam z tymi dzieciakami, tak? Te dzieciaki są takie skulone i... no, jak mówi porwał, to dziecko mówi... Połknął. Pożar. Już spóźniliśmy się. Dobra. Dlatego mówiłem, żebyś... Super z moją zerową dyplomacją. Dobra. Przyklękam przy nich, patrzę, czy nic poza tym na nich nie ma i czy przede wszystkim na nich nie, nic z nimi poza tym nie jest i czy przypadkiem się nie zmieniają w małe bestie. Nie, no dzieciaki wyglądają normalnie. Myślę, okay. że dzieciaki mają gdzieś tam porzucone worki z jakimiś kosztownościami najprawdopodobniej. Jest to grupa młodocianych złodziejaszków, tak jak ich oceniasz. No dzieciaki są dość mocno przerażone i... No i zaczynają trochę wolniej oddychać. Trochę się uspokajają twoją obecnością. Skoczmy sobie do was. Wy wyszliście do skrzyżowania. Jedna droga wiedzie w lewo, w prawo i no, prosto. No pewnie w podobny sposób, podobnie myślę, to po prostu biegnę w prawo, żeby do tej bestii biec. No bo to też dobrze, tak kombinowałem. Dobrze, ja bym o coś spytała. Czy mogę po prostu skorzystać z czegoś takiego jak survival, żeby, nie wiem, tropić? Może ta bestia jakieś ślady zostawiła? Coś takiego. Jeszcze nie jesteś w miejscu, gdzie była tam... Aha, że... No nie no, ale zakładam, że to nie była bestia rzucona przez kopiuj i wklej, tylko jakoś tam wleść musiała, no, więc... Więc w tę stronę tu kombinuję. Mhm, jasne, dobrze. Trochę ci to czasu zajmie, ale możesz rzucić sobie na survival. No dobrze. I to będzie 20 łącznie. 20 łącznie. Myślę, że usłyszałeś znowu takie i skrzypnięcie zawiasów, ciężkich, dużych zawiasów,
dźwięk biegu z północy. Wyglądasz z tego korytarza, który jest tu po lewej stronie. Słyszałeś to? Znaczy ja w ogóle wbiegłem w ten korytarz w prawo. Pobiegłem. Po prostu rozdzieliliśmy się, a to też dobrze wiedzieć. Wbiegasz w takim razie do pomieszczenia, gdzie jest kolumna, kilka opartych szkieletów o tą kolumnę i świeże ciało. Jest dość mocno zmasakrowane, trochę po sposobie zmasakrowania. Znać rękę mistrza z Kanehurst. Tutaj musiał być Filip przed chwilą. Zwraca twoją uwagę piękny kaptur, który jest na łowcy, no i oczywiście też jego bronie, które zapewne mają w sobie klejnoty. Jest torba wywalona na wierzch. A widzę tą kratę? Tak, jest krata z prawej strony i myślę, że tam słyszysz pewnie trochę odgłosów. Może słyszysz głos Filipa i głos też tej egzekutorki, która tam mówi, że jesteście bezpieczni, nic wam się nie stanie. I światło widzisz latarnie. I światło latarni, oczywiście. A i widzę bestii i widzę dwójkę dzieci. Tak. Jakby domyślam się, że ja mogę powiedzieć, skomunikować się. To Filipie, gdzie ta bestia? O. Pewnie uciekła na północ. To trochę ciężko się dostać. Wyjaśniam mu, jak się dostać. Tak, musicie się wrócić i zakręcić. To jest prawdziwy labirynt. Jedno stracone. No, myślałem, do końca. Myślałem, że uda mi się złapać tego bestię, ale trudno, no. Jak trzeba było. Ach. Może się jeszcze uda. No, wyraźnie jestem zawiedziony tym, że nie udało się upolować tej bestii w tym miejscu. Jak... Henryku, ale łowy niezakończone. Co? Tak. Jakimś takim obojętnym głosem. Odwracam się w takim razie i zadowolę się tym, co mi los, że tak powiem, rzucił pod nos, czyli... Jaki ten kaptur jest? Co to za kaptur? Rozumiem, że badasz sprzęt umierającego łowcy. Znaczy, już umartego. Znów się obłowi. Podbiorę się. Zobaczymy, co padnie. A więc tak. Płaszcz, który tak jak opisałem, wygląda jak tysiąc ciem, które obsiadły po prostu ramiona i głowę. Ten kaptur... bo kołnierz ciem działa następująco. Możesz użyć go raz dziennie i wtedy wszyscy, którzy są wokół ciebie, muszą wykonać test... Przepraszam, nie wszyscy. Nakazujesz tym ćmom, bo to są naprawdę takie uśpione ćmy, które siedzą, żeby poleciały w kierunku jakiegoś napastnika. I on wtedy musi zrobić test refleksu na poziomie 18, jeżeli będzie miał skuchę, to wtedy jest dazzled, a jeżeli będzie miał krytyczną skuchę, to wtedy jest blinded na jedną rundę. Czyli dazzled albo blinded, w zależności od tego, jak bardzo mu się nie uda. I kosztuje to jedną akcję. Te ćmy zrywają się z twoich ramion i z kaptura i obsiadają go po prostu tak, że on nic nie widzi. To jest jedna rzecz. Trochę poszarpany, ale cały czas dobry jest czarny płaszcz, który na sobie ma łowca. Płaszcz sprawia, że skradanie się staje się prostsze i daje plus jeden do skradania. O. Coś jeszcze nie? I jest, można wyciągnąć jeden z kamieni krwi z broni. I proszę cię tutaj, żebyś rzucił sobie K6. Sześć, tak? Przepraszam, popróbuję zrozumieć, co kiedyś wymyśliłem. A więc tak. Jest to kamień, który sprawia, że jeżeli używasz jakiejś elektrycznej własności przy zadaniu ciosu, te same obrażenia od elektryczności możesz zadać jeszcze istocie, która jest przyległa do tej, którą atakujesz jako ta pierwsza. Chain lightning. Niejako. Kto z wami ma takie bajery? Nie. Na mnie nie patrz, ja tylko strzelam.
Może to być zaklęcie, może to być papier elektryczny. To mogą być różne rzeczy. Kombujesz z papierem. Nakupujesz trochę papieru elektrycznego i masz. To akurat papier to inna sprawa, bo to akurat mam. Ale elektryczny? Mhm. Tak. Ten smutny list z plaży. Przy trupach to było właśnie to. Ale można kupić papieru elektrycznego. Albo znaleźć oczywiście. Po prostu trzeba otwierać skrzynię. No dobrze. To w razie czego go zabieram stamtąd, ale z domysłem takim, że jak spotkam Kaleba, to przekażę mu to. Aha, nie, ty masz na swoim tym. Tak. Czy znaczy ja generalnie... Na swojej pile. Znaczy, tego jeszcze akurat nie wykorzystałem, bo... Tak. Z tego co wiem, to ma ograniczony czas działania, ale mam taką opcję po prostu. Teoretycznie następnej nocy mogę mieć zdolność elektryczną. Następnej czy? Następnej nocy. No, w sensie to nie jest tak, że mi wiedza przychodzi, ale ja muszę sobie przygotować rzeczy. Troszkę nie. Dobrze. I to wszystko, co miałem. Dobra, no to w takim razie po tym szybkim przeszukaniu wracam się tą drogą w kierunku Kaleba. No. Kaleb został trochę z tyłu i Kaleb rozpoznał również te drzwi, które zostały zamknięte, które skrzypnęły i te schody poznajesz. Dawno tutaj pewnie nie bywałeś, ale tutaj właśnie są schodki, przejście do piwniczki przytułku. To właśnie tutaj dzieciaki ruszały, żeby okradać bogate domy i tymi schodkami wracały na górę, żeby potem pokazać Madame de Vero, co takiego ciekawego udało im się ukraść i w zależności od tego, cóż to było i o ile ją zadowoliło, no to albo obiad był suty, albo bardzo biedny, albo nie było go wcale. Jak rozumiem, a to i tak optymistyczna wersja. Jak rozumiem, to są te schody gdzieś tutaj, tak? Czyli zaraz przy tym trupie łowcy. Dokładnie tak, tutaj. Dokładnie tak. Dobrze, to skoro jestem stąd, przy tych drzwiach... Nie, myślę, że on przeszedł. My przeszliśmy tędy. Tak. To musiał pójść tędy. Nie. Tak. Nie, było powiedziane, że Bessa przyszła z południa. Tak, i ja też przyszedłem z południa, razem z akolitką, tak. Czyli ona musiała pójść, którędyś indziej. Bestia. Bo byśmy ją spotkali. No dobrze, czyli ale musiała pójść w tą stronę. W ogóle istotne. No bardzo istotne, gdzie poszła bestia. Tak. Okej. Okay. We are hunters. Tak. We hunt. We hunt. No dobrze. Poza tym to była bardzo dorodna bestia, tak naprawdę. Tak. To no, właśnie było przeszła do... przez drzwi, przy których ja stoję. To jak ona to? No, mogła przejść przede mną, za tobą, jakoś tak wykorzystała tę chwilę. Czy z pomieszczenia, w którym jest ten łowca z trupem, jest jakieś inne wyjście? Tak, jest korytarz, który biegnie na południe. Na południe to przyszedłem. Przepraszam, tfu, jest tak, przyszedłem z południa, idzie na północ też. Dobrze. Dobrze, no to w takim razie się komunikuję z Filipem, że skoro faktycznie ta bestia nie minęła ciebie, a jest jedno wyjście tylko z jego pokoju, to znaczy, że gdzieś te korytarze na północ z mojego pokoju i z twojego pokoju, Filipie, muszą się spotykać. Muszą się spotykać. Bo nie byłoby szans, żeby ona nie minęła nas i nie minęła ciebie. Tutaj, jak wchodziliście i był korytarz, którym skręciliście... w lewo, ty razem z egzekutorką, to ten korytarz idzie również do przodu. Czyli tutaj. Aha, tutaj. Co dalej, niczego nie wyjaśnia. Dobrze, to w takim razie musimy się wrócić i cofnąć, spotkać się po prostu. Znaczy tak. Wrócić się i po prostu się spotkać, zebrać i po prostu iść za tą bestią. Dobra, wracam w takim razie poszukać, co się stało z Kalebem. Kaleb próbuje od pewnego czasu powiedzieć, że chce się przez te drzwi przekraść i ruszyć za tą bestią, skoro wie, gdzie jest. Czy robisz to, będąc samemu? No cóż, biorąc pod uwagę, że bestia przekrada się w stronę miejsca, gdzie najprawdopodobniej są dzieciaki, których pewnie nie znam, ale domyślam się, przez co przechodzą. Sam przeszedłem przez to piekło. No to raczej nie będę stał i czekał i robił sobie tutaj pikniku i herbatki, tylko będę chciał to coś wytropić. I'm a hunter for fox's sake. Jasne. Dobra.
Podchodzisz w takim razie do wielkich drzwi, zbrojonych żeliwem. I cóż robisz? Jest, podejrzewam, jakiś zamek, który tutaj jest. Ten zamek, on myślę, że raczej może być zrobiony tak, żeby po prostu bestie tego nie otworzyły. A ludzie może nawet nie potrzebują klucza, tak sobie myślę. Nie, klucz chyba jest potrzebny. To brzmi sensownie. A więc jest to zamknięte na klucz. No ja klucza nie mam, ale nie takie rzeczy w czasach, kiedy sam byłem w sierocińcu. Sam pamiętam, jak jeden taki klucz po prostu zgubiłem w rynsztoku. Długa historia. Mhm. Bójka z innymi dzieciakami i tak to się skończyło. Więc chyba wiem, w jaki sposób można ten zamek rozpracować, tak żeby nie musieć go później wymieniać. I próbując sobie przypomnieć, czy znam jeszcze ten trik, będę chciał użyć skillu Thievery, żeby otworzyć. Jasne. Ponieważ to jest zamek, który ty znasz, i on się nie zmienił od lat, to będzie... albo bardzo prosty test, albo ci się to po prostu uda. To myślę, że poziom trudności tutaj to jest 10. Okej. To jest 20 na kości, a w ogóle Thievery 9, więc... no tylko jedynka by pewnie tutaj automatycznie mi to udaremniła, więc... udało się. Mhm. Bez żadnego problemu otwierasz drzwi. Drzwi nawet nie zaskrzypiały, bo ty wiesz, jak je otworzyć, żeby nie zaskrzypiały. Wchodzisz więc do środka. Gdybym był normalnym dzieciakiem z normalnego uniwersum, to znaczy dzieciakiem, w sumie już dorosłym, pewnie bym powiedział, to jak jazda na rowerze, tego się nie zapomina, ale myślę, że dzieci z Jarnam nie znają rowerów, znają tylko śmierć i halucynacje z niedożywienia. I tutaj chciałbym, mimo że niby jestem w pogoni za tą bestią, użyć stealtha, żeby spróbować się zakraść na to coś, co jak już widziałem, samo lubi się skradać. Mhm. Dobra. Mimo że jest bardziej rozmowne niż inne bestie. I cyk, to będzie 25 na stealth. Dobrze. Więc kryjąc się za starymi, zakurzonymi magazynowe półki, o właśnie. Półki z jakiegoś takiego starego magazynu. Myślę, że sam ten przytułek może był kiedyś właśnie takim jakiejś faktorii, która produkowała eksportowane towary, albo może towary, które przyjeżdżały z całego świata i kiedyś to było takie miejsce należące do bogatego kupca, który pewnie w jakiś straszny sposób zakończył swój los i potem jego daleka krewna pani de Vero przejęła te wspaniałe dobra i przekształciła w przytułek, w którym to biedne dzieci mogą odnaleźć wikt i opierunek. I kryjąc się za tymi drewnianymi półkami, idąc powoli, widzisz człowieka, który z zapaloną lampą idzie sobie po schodkach i otwiera właz wiodący do samego pomieszczenia już tam na górze. Nie wie o twojej obecności. Rozpoznaje go w ogóle? Nie. Aha, czyli to jest ktoś zupełnie obcy, nikogo takiego nie kojarzy z sierocińca. Ale coś, co zwraca twoją uwagę, on się zatrzymuje i tak dość intensywnie napina i rozluźnia nozdrza. I chwilę przystaje na tych schodach. Możesz rzucić sobie na percepcję. I powiedz, ile wyrzuciłeś. To jest łącznie 26. Więc on wie, że jesteś za nim, ale ewidentnie chciał dać znać, że tego nie wie. Tak jakby się zatrzymał i próbował udać, że może stopień był krzywy, czy coś takiego.
ale ten gest tego lekko podniesionego nosa, coś jest bardzo dziwnego w tym człowieku i bardzo podejrzanego. Mhm. No dobrze. Tutaj właśnie by mi się przydał knowledge, czy ta bestia, którą spotkaliśmy, potrafi naśladować ludzi, przeoblec się w ich postać. Przeobrażenie się w drugą stronę jest czymś... Oczywiście wiadomo, że w Jar nam chodzą różne legendy, różne opowieści, ale jest to coś niesamowitego. Jest to coś dziwnego, jest to coś, co przeczy wszelkim intuicjom. Nikt raczej nie widział, żeby bestia tak zmieniała się w człowieka. I nie używają takiej mimikry po prostu, żeby zwieść ludzi. Nie, bo to już jest, to jest droga w jedną stronę. To jest pełna dzikość, która przejmuje nad tobą kontrolę. Dobra, to skoro tak, póki co nie mam powodu, by sądzić, że jest to bestia, ale jest to jakiś podejrzany typ, którego nie kojarzę, żeby taki ktoś był w sierocińcu, więc... Ewentualnie mógłbyś sobie, ale myślę, że jednak jako prochownica to nic ci nie świta a propos kogoś takiego. Mm-hmm. Być może ktoś, kto wie więcej o sztukach tajemnych, coś mógłby tutaj skojarzyć. Mm-hmm. No dobrze, czyli z arkanów sobie nie skorzystam. Dobrze, ja myślę, że ja tylko nadal... kryjąc się gdzieś w ciemnościach, rzucam do tego kogoś. Na twoim miejscu, przyjacielu, nie wchodziłbym tam i został tam, gdzie jesteś. On się zatrzymuje. A któż to przyszedł? Jakiś złodziej? Jestem tutaj stróżem, mój drogi. Odwraca się z lampą. Stróżem, tak? A ty kim jesteś? Taki cichy chód? Ach, ty pewnie jesteś dobrym łowcą. Jaki dom łowy. Udało się coś złowić? Powiedziałbym, że to nie twoja sprawa. Nie no, to sprawa każdego obywatela Jarnam. Nadstawiacie za nas karku i zabijacie te straszne bestie, które... tylko i wyłącznie czyhają, żeby nas pozabijać. Dla dobrego łowcy u Madame de Veron na pewno znajdzie się kubek gorącej herbaty albo wina. Chodź tutaj, ogrzejesz się w kanałach zimno i mokro. Tu jest bezpiecznie. I pcha tą klapę na piętro. A skąd ta pewność, że przyszedłem z kanałów? A jak inaczej trafiłbyś tutaj do piwniczki? Może byłem tu już wcześniej. Może byłeś tu wcześniej. Nie zauważyłem cię. Przecież ktoś, kto jest łowcą przed zwykłym człowiekiem, ukryje się bez żadnego problemu. Nie dziwne, że cię mogłem nie przyuważyć. Pewnie jest tak, jak mówisz. Pewnie jest tak, jak mówisz, dobry łowco. I robi kilka kroków w kierunku światła na górze. Okej, dobra, ja wychodzę. W porządku, skoro mówisz, że tak bardzo jestem tu mile widziany, jestem tu w związku z łowami i chcę się tu rozejrzeć. I to, co ja chcę zrobić, to grać na zwłokę i po prostu iść za tym kimś, bo no coś ewidentnie z nim jest... nie tak. Jasne. Wychodzisz razem z nim do gigantycznego pomieszczenia, do parteru, tego wielkiego magazynu. Jest kilka źródeł światła. To są takie duże, płonące, metalowe czary, do których wrzucone są deski i przy tych czarach siedzą sobie dzieciaki, opowiadają sobie historyjki, grają w jakieś gry kolorowymi kamieniami. Niektóre mają tam porobione jakieś... no takie niewielkie barłogi, pozawijane są w różne koce i jest drewniana
drewniana taka galeryjka, schody, które na nią wiodą i ona jest, powiedziałbym, tak jak wszystko jest obrazem nędzy i rozpaczy, biedy, wszędzie latają mole, wszędzie jest pełno pyłu, kurzu, tej sadzy, która w zasadzie z tych czar jest tam opróżniana gdzieś przy tych ścianach. Także to wygląda no, trochę tak, jakby była taka hałda po prostu takiego pyłu i węgla gdzieś tam z boku. Za to ta galeryjka jest piękna. Piękna, może trochę przesadziłem ze słowem piękna. Jest tam dużo pięknych przedmiotów, ale takich, które są pozatykane jak w gnieździe sroki. Po prostu różne drogie jakieś perły przewieszone, różne rzeczy. Ta taka galeryjka, taka ambona Madame de Véraud. I dzieciaki podbiegają do tego mężczyzny, zwracając się do niego per stróżu. Stróżu, czy widziałeś moją siostrę? A on kiwa głową. Niestety nie widziałem, ale w kanałach są dobrzy łowcy i na pewno nic złego się nie stało twojemu rodzeństwu. Mówi, masz wrażenie, że lekko się uśmiechając i patrząc na ciebie. Więc czekajcie. Dobrzy łowcy na pewno zrobili swoją pracę. Pójdę do Madame de Véraud i powiem, że przyszedł łowca. Może Madame ma coś, czym mogłaby wam jakoś pomóc w tę ciężką noc. No dobrze, niech tak będzie. Ja na razie chcę go zostawić, a skoro już tu jestem, a i tak muszę poczekać na moich towarzyszy, to myślę, że to co robię, to widząc, że tam dzieciaki grają tymi kolorowymi kamieniami, sięgam do płaszcza, wyciągając kilka kamyków, które pewnie zbierałem gdzieś nawet bezwiednie, jako taki nawyk z dawnych czasów. Dosiadam się i pytam, mogę zagrać z wami? I to, co będę chciał zrobić, to trochę próbować się tutaj rozpytać, dzięki pewnie Society. Co wiedzą o tym stróżu? Czy on tu jest od dawna? No bo ja typa nie kojarzę. Oczywiście. W ogóle mógłbyś go jakoś opisać? On jest raczej starszy, młodszy? Tak, myślę, że byłeś, ponieważ już wyszedłeś tutaj na światło, to mężczyzna ma szary zarost, twarz, raczej bym powiedział, że może z takiej biedoty, ale w oczach jego jest coś bardzo bystrego i chodzi, jest nieco przygarbiony, ale masz wrażenie, że jest coś fałszywego w tym jego sposobie poruszania się, tym też jak jest ubrany, miał taki duży, ciężki płaszcz, pod którym myślę, że spokojnie można było ukryć całą masę rzeczy. Jest z pewnością kimś, kto nosi na sobie wiele tajemnic. Co się stało? Jest na przykład dziecięce ciało. Na przykład. No właśnie to jest to, że na metapoziomie widzę, że gość jest absolutnie podejrzany. Ale no, gdybym miał każdego odstrzelić Wiarnam za to, że wygląda podejrzanie, to musiałbym całe miasto beczkami prochu obsadzić i odpalić jeden ląd i patrzeć na to byłaby najmądrzejsza decyzja. Czyli mówi, że jedynym twoim problemem jest kwestia logistyki. Zupełnie jakbyś chciał... Teraz jak o tym wspomniałeś. Zupełnie jakbyś chciał spalić przynajmniej dzielnicę miasta, która wydaje się podejrzana. Tak właśnie. Trochę no ale nie mogę, bo... Will someone think of the children? Tak. I będę chciał wypytać. Siadasz w takim razie. Wyciągasz swoje kamienie i tam kładziesz je na jakichś polach i jakieś dziecko się patrzy. Przecież to są stare zasady. No jak stare zasady, co ty kantujesz? Serio? Jak to? Nie kantuję. No to jakby gramy na zasadach Edrika. Na zasadach Edrika? Jakie są te zasady?
Nie znasz zasad Edrika? Poczekaj, tam jest Edrik, zabiorę cię do Edrika w takim razie. I prowadzi cię do jakiejś innej czary i widzisz tam małego chłopaka z taką, o takiej długiej, wysokim czole. Myślę, że ma nawet takie binokle zrobione, tak chałupniczo bardzo. Sierocińcowy nerd. No, mi się taki trochę Mendark z Dextera skojarzył. Trochę taki może właśnie sierocińcowy nerd, który gdzieś tam pewnie jest jakiś duży stół, na którym są też chałupniczo porobione jakieś inżynieryjne takie różne narzędzia i jest dużo różnych pionków, które tam przedstawiają łowców, czarne kamienie jako łowcy, czerwone kamienie jako bestie i on patrzy się na ciebie, wyciąga rękę do ciebie. O, łowca, jestem Edrik, bardzo mi miło. Kaleb. A więc, Kalebie, rozumiem, że potrzebujesz informacji o tym, jak zmieniła się gra. Między innymi. No tak, bo widzisz, gra, tak jak ja przyszedłem tutaj i grę zostałem, to muszę przyznać, że gra zrobiła na mnie bardzo duże wrażenie. Bardzo to było dla mnie interesujące, bo można było dostrzec pewien izomorfizm pomiędzy tym, jak gra się rozgrywa, a tym, jak całe miasto funkcjonuje. I było to dla mnie pasjonujące, ale zobaczyłem, że zasady muszą się zmieniać wraz z tym, jak zmienia się miasto. No i zobaczyłem, że... To znaczy tak, to był jeden z moich sposobów myślenia, ale z drugiej strony gra ma być grywalna. Bo widzisz, jak zacząłem grę udoskonalać, tak żeby maksymalnie odtwarzało miasto, to w tym sposobie gry, który wcześniej prezentowaliśmy, łowcy nie mieli szans z bestiami. Zresztą, tak jak liczę, to za kilka lat najprawdopodobniej nie powinno być już całego miasta. Was jest coraz mniej, a bestii jest coraz więcej. Jeżeli nic się nie zmieni, absolutnie czeka nas tutaj zguba. Ale jest to oczywiście coś, co po prostu się wydarzy, a gra ma sprawiać przyjemność. Więc trzeba było dać więcej szans łowcom i generalnie ludziom. Cholera, masz rację. Zawsze wybierałem bestie. Przecież proste, tak się wygrywa. Teraz gra jest bardziej sprawiedliwa, ale oddaje znacznie mniej rzeczywistości. Bo rzeczywistość nie jest sprawiedliwa. Ale myślę, że wszyscy tutaj, którzy żyjemy w przytułku Madame de Vero, o tym doskonale wiemy. Zresztą, skoro znasz zasady, to podejrzewam, że jesteś jednym z nielicznych wychowanków, który, może nie powiem, że wyszedł na ludzi, ale wyszedł na łowce. Inne dzieciaki za bardzo nie wiedzą, o czym on gada i nie wiedzą, czy się śmiać, czy nie, no ale rozglądam grę, się po nich. Ten Edrik tak zawsze? One, dzieciaki, kiwają głową. I co, wyliczyłeś, że miasto i tak czeka zagłada, a my nie mamy szans? Tak wyliczyłem. Ale miałem bardzo dobre podstawy dzięki grze. No dobra, to pokaż tę nową grę. W sumie zgadłeś, tak. Kiedyś też tu się wychowywałem. Jak tam stara kałamarnica? Nadal dycha? Jeszcze jej diabli nie zabrali? No i tak. Wydaje mi się, że jak człowiek pokryje się odpowiednio grubą warstwą tłuszczu, staje się ona niemalże metafizyczną tarczą przed nieszczęściem. I jeżeli jest odpowiednio ktoś krnąbrny i bezczelny, w jakiś sposób wydłuża mu to życie. Nie wiem czemu. Może to się... najbardziej uczony sposób, w jaki kiedykolwiek słyszałem, żeby ktoś powiedział, że de Vero jest starą, tłustą, wredną suczą. Ale tak, zgadzam się z tobą. Dzieciaki tam kiwają głowami, troszeczkę patrzą tam w kierunku galeryjki, czy nie słychać, albo czy nie podsłuchuje stróż. No dobra, rozkładaj, zobaczymy jak będzie. A propos, ten stróż,
Nie znam typa, nie było go tu, jak jeszcze ja tu kiblowałem. Od dawna on tu jest? Co za jeden? Stróż? Stróżuję. Jest tu od kilku miesięcy. Jest prawą ręką, madam. Prawą ręką. Widzisz, że... Co tu robi? Edric, jak opowiada o nim, to się robi nieco bardziej powściągliwy. Pewnie rozejrzał się jeszcze kilka razy. Nic ważnego. I skupmy się na grze, mówi. Przerzućmy się do was w takim razie. Jesteście w zakratowanej komnacie razem z egzekutorką, razem z dwoma dzieciakami i dochodzi do was po jakimś czasie. Znaczy, jeszcze Henryk. Zanim może, bo dobra, Henryk dobra. Zajęty jest zbieraniem jeszcze do płaszcza. Jasne. Tak? To zwracam się oczywiście do niej. No dobrze. Jak masz na imię wobec tego, jeśli mogę wiedzieć? Nie wiem, do czego ci to jest potrzebne. Nazywam się Eryka. Dobrze. Chodzi mi o to, że możemy zakończyć sprawę tu i teraz, na tym miejscu. Albo wypełnić swój obowiązek i ochronić te dzieciaki i rozprawić się z bestią, która tutaj grasuje. A nasze sprawy między sobą załatwić później. Dlatego teraz chcę zapytać, Eryka, jak się wyraża twoja pobożność w bractwie egzekutorów? Którą stronę wybierzesz? Bo jestem gotowy na obie. Ja w każdym razie wiem, że tu jest obok sierociniec, do których mógłbym jeszcze te dzieci odprowadzić. Więc wybieraj. Dzieci opowiadały o bestii, która pożarła ich towarzysza. Myślę, że uczciwym będzie, że zabijemy bestię, a gdy bestia umrze, jedno z nas zabije drugie. To chyba jest uczciwe i rozsądne, tak mi się wydaje. Niech tak będzie. Czujesz się na siłach, żeby bestię ścigać? Oczywiście, że tak. To się cieszę. Prowadź jedno dziecko, ja drugie. Idziemy. I wychodzimy na południe, żeby wrócić. Bo podejrzewam, że te schody, które prowadziły w górę, tędy się wydostaniemy. Zwłaszcza, że spodziewałem się, wyjaśniłem tą drogę Henrykowi. Spodziewałem się, że on będzie chciał pójść do nas tą samą drogą, więc się spotkamy. Jasne. Znaczy ja zanim w ogóle ten, bo ja mam bardzo blisko te schody, ja rozumiem, że ja patrząc na te schody, widzę, że te drzwi zostały otwarte. Czy zamknęłeś je za sobą, czy nie? Podejrzewam to pytanie też, jak były zrobione, no bo raczej nie chciałbym, żeby bestia, jeżeli jednak w jakiś sposób mnie zwiozła tym dźwiękiem, raczej zamknęłem. To poprosiłbym cię w takim razie o test percepcji, bo mogłeś usłyszeć, że te drzwi były zamykane. Chociaż ty zrobiłeś to też bardzo po cichu, żeby podejść jego. Tak. To twoje wrażenie jest takie, że Kaleb gdzieś zniknął po prostu. No dobra, no to w takim razie wracam się tą drogą do tego skrzyżowania, w którym ostatni raz widziałem Kaleba. Rozumiem, że on mógł, ewentualnie jeszcze mi świta, że mógł pójść po prostu właściwą drogą, którą mi potem Filip wytłumaczył, więc skręcam w tą drogę, którą Filip mi wytłumaczył i po drodze się gdzieś spotykam z Filipem, co pewnie natrafiam na to, że Filip idzie z jakąś egzekutorką, którą wcześniej pewnie przez kraty widziałem, ale tylko rzuciłem okiem, że pewnie jest to przypadkowe. I poznajesz ją? A potem z bliska rozpoznaję, że to była ta, która była w domu Logariusa. Dokładnie tak. Henryk? Eryka. Widzę, Filipie, że jakieś niezałatwione sprawy ze sobą ciągniesz. Co? Później. Ona się tak patrzy na was. A gdzie tych dwóch pozostałych? Jakich dwóch pozostałych? Mam nadzieję, ich spotkać. Gdzie się Orba? A właśnie, gdzie Kaleb? To jest dobre pytanie. Gdzie Kaleb? Jezu, bo Kaleb pobiegł za mną, miał zagadać tu bestię, to bestia zwiała, zostawił tę Jorbę. Dobra. Jorba nie mógł biegać, Jorba miał uszkodzoną nogę. Wracamy po Jorbę. Wracamy po Jorbę. Faktycznie. NPC, nie pamiętam cię. Tak, wracamy po Jorbę. Dobra, wracamy po Jorbę w takim razie. Dobrze, ale rozumiem, że co, Eryka teraz do nas dołącza, tak? Patrzę na nią. Dopóki nie pokonamy bestii, wtedy
między sobą rozstrzygniemy te sprawy, swoje sprawy. Was to kompletnie nie dotyczy. Prawda? Prawda. Eryko? Dziękuję. Nas to nie dotyczy? Nakiwa głową. Tak, was to nie dotyczy. On jest z Menzies, to zupełnie inna bajka. A dlaczego wy się tak... Bo każdy z nas ma swoje obowiązki, prawda? Tak. Nie, ja ten... Ja idę za nią, ja generalnie nie ufam, więc ja generalnie nie będę... Ale ja zawołam po prostu głośno. Kaleb! Kaleb! Gdzie jesteś? Zgubiłeś się w tunelach? Możesz nie krzyczeć w tunelu, w którym grasuje bestia, która właśnie zabiła jedno z dzieci. A może przyjść po nas i wtedy my ją zabijemy? Wolałbym, żebym to ja pierwszy wiedział, gdzie jest bestia, a nie bestia wiedziała, gdzie jest. Rzuć proszę sobie K20. Oczywiście jest. 6. 6. To nic się nie wydarzyło. Dobrze. Musimy wrócić po Jorbę, niestety. A później poszukamy. Tak, wracamy po Jorbę. No i proszę, są takie. Później pójdziemy do sierocińca. Dobra. Jeśli go znajdziemy, bo nie wiem, gdzie jest sierocińca. W takim razie, cofnęliście się do skrzyżowania, na którym... Zgubiliśmy Kaleba. Kaleba zgubiliście w pomieszczeniu z tymi, z dzikimi psami. Nie, tam ostatni... Jorbę zgubiliście. Przepraszam, Jorbę. Tak. Jorbę tam zgubiliście. Czy idziecie do Jorby, tak, czy do Kaleba? Do Jorby. Do Jorby. Więc spotykacie na skrzyżowaniu, tam po stronie wschodniej, jest Jorba. No. Jorba jest cały, opiera się o ścianę, ale jest taki już dosyć blady, i krew wypływa mu cały czas z rany na nodze i tak już ledwo się trzyma i trochę też majaczy. Jak... Czy dawka mu pomoże? Czy to nie są tego typu obrażenia? Myślę, że mogłoby mu pomóc antidotum i sprawić, żeby był zabezpieczony na najbliższą godzinę, bo najprawdopodobniej jest to jakieś zatrucie z tej wody. Okej, bo mamy dwa antidota. Dobrze. Podaję mu to antidotum, bo jednak chcemy, żeby przeżył, tak? Mhm, no nie tak. Się przeciwko temu. Dobrze, podajesz mu antidotum. Ona jest tylko konieczna. Jest. Jasne, podajesz mu antidotum, spodajemy. On wypija to antidotum. Tylko jeden, na tą noc. No, tylko tak jeden. I patrzy się na nią. Tak. Dlaczego ona tutaj jest? Sprzedaliście mnie tym? Nie, to jest noc słowów. Tutaj różne rzeczy zobaczysz jeszcze, przybyszu. Naprawdę. Ona postanowiła się przestać przyczepiać do ciebie i układ jest taki, że jak zabijemy bestię, to Filip z Eryką sobie wyjaśnią to między sobą i podobno to nie dotyczy żadnego z nas. Jeśli sprawa, chociaż na ułamek sekundy, na mrugnięcie okiem poczuje, że będzie dotyczyć nas, ja osobiście zabiję. Więc ty, Jorba, się nie przejmuj. Dziękuję, dobry człowieku. Przynajmniej jeden z was jest normalny. Mówi, oczywiście machając głową, że nie, ty też nie jesteś normalny. Ale zawsze możesz rzucić na deception. To jest właśnie loveful man. Dobrze. Gdzie dalej? Dobrze, teraz w takim razie, skoro zgubiliśmy Kaleba, no to faktycznie nie mam jakiegoś powodu twierdzić, że wiem, gdzie Kaleb mógł się zgubić, więc ja teraz wykorzystam umiejętność survival i spróbuję wytropić, gdzie mógł Kaleb, jaką drogę wybrać, albo co go mogło, że tak powiem, naprowadzić na inną to. Bo wiem, na którym skrzyżowaniu się zgubił, ale nie wiem po co. Dobra, to tak, poziom trudności tego testu, bo wydaje mi się, że stąd w miejscu, w którym jesteś, jak zrobisz ten test, no jest to tutaj bardzo... Nie, na tym skrzyżowaniu, gdzie go zgubiłem. Dobra, to poziom trudności nie będzie wielgachny, to będzie 15. Dałem 24. Zdałeś. Strzelam, że ponieważ jesteście łowcami, jesteście rozsądni, albo powiedzmy rozsądni w pewnych domenach życia i śmierci. Być może na przykład Kaleb zostawił jakiś znak po prostu gdzieś i może dał znać, że poszedł w kierunku tych schodów. No, w ferworze o tym zapomniałem, ale jeżeli uznajesz, że moja postać nie jest takim idiotą jak ja, to oczywiście mogłem zostawić jakieś sekretne to znaki. Ile masz intelektu, przepraszam? Intelektu mam 12, więc nawet jakiś bonus jest. Okay. No dobra, to już dobra. Mniej więcej wiemy, w którym pułapie mieści się ty.
bo trudno mi sobie wyobrazić. Trudno mi sobie wyobrazić. W najlepszym wypadku moc na dziesiątka. Nie, no to ja założyłem, że to właśnie między 10 a 12. Jak inaczej można by cię sensownie wytropić? To wydaje mi się tak. Fikcji jest najbardziej sensowna ścieżka. Ja mogłem wytropić po prostu ślad, który mamy. Bo ja też. Tylko jakby... tu płynie woda, nie? Ale to utrudnia. No ale on coś na wiesz co, ja mam pomysł. Usłyszał drzwi zamykające się. Tak było. I głos, przypominający głos tej bestii. Więc coś wydawało podobny tak, dźwięk, w sensie, dlatego tam poszedłem. W sensie to by było kompletnie absurdalne, gdybyś no to, ty poszedł w jakieś zupełnie obce miejsce, nie zostawiając absolutnie niczego. Tak, no. Ewentualnie... W sensie, mamy to samo. Tak, nie musimy o debil by tak zarobić. Nie musimy o tym terrorować. Więc myślę, że zostawiłem wam tutaj for flavor. Ewentualnie to jedyne rozsądne wejście, bo ja tutaj też tak naprawdę tych łamigłówek nie widzę. Albo nawet mogłem po prostu odrobinę tego, odrobinę prochu. Usypanego w strzałkę. Tu jest jeszcze ścieżka. A, tu płynie woda, to nie ma sensu. Myślę, że mamy to jakaś kreda czy coś. Jakby to tak jakbyś wiesz, poszedł zupełnie sobie gdzieś indziej, gdzie jest prawdopodobnie bestia. I prawdopodobnie jest skrzyżowanie. I co? I znikasz nam. Tutaj sobie zaznaczę, że tam... Łowca z ADD. Monsters! Tak, mamy już całkiem sporą drużynę, że tak powiem. Mamy już Erykę, Jorbę i dwójkę dzieci. Tak, to prawda. Co jest, no... Spoko. Dobrze. Czyli poszedł po tych schodach. Tak. Drzwi. Naciskam na klamkę. Drzwi są zamknięte. Czy dzieci... Myślę, że w ogóle nie mają klamki, tylko jest taki, wiesz, wielki czy dzieci zamek. Wiedzą, co to są za drzwi? Dobrze, to spróbuję, wiedzą. Spróbuję wiedzą. Jedno z dzieci daje ci klucz po prostu. Czy wy jesteście sierocińca? No, nakiwają głowami. Okay. No dobra, no to otwieramy te drzwi. Drzwi zostają otwarte. Zamykamy ze sobą. Ty widzisz, że po schodach z galeryjki schodzi stróż, a tuż za stróżem schodzi Madame Devereaux. Schodki są takie wijące się i dosyć wąskie, a więc ona swoim grubym ciałem dosyć tak przepycha się, jak taki ślimak złazi po tych schodach, także nie widać jak przebiera nogami, tylko wielka, zielona, aksamitna suknia z jakimiś złotymi zdobieniami, ale oczywiście suknia, która jest również poplamiona tłuszczem, zahaczając się o barierki tych schodów, zsuwa się kobieta, pulchna, o dużym, czerwonym nosie, lekko zataczająca się, pijana, przejedzona, taki obraz wszystkich grzechów po prostu, jakich zaznać może człowiek, ale jakże szczęśliwa. Widać, że na jej twarzy widnieje taki wielki uśmiech, a pulchne policzki, jak dwa dorodne pomidory, wychodzą po prostu z tej obrzydliwej twarzy, która niemalże się nie zmieniła przez te wszystkie lata. I z daleka, myślę, że macha rękami takim przesadnym gestem. Ho, ho, jak miło zobaczyć jednego z naszych wychowanków. I złazi po tych schodach w twoim kierunku. Jak ty się nazywałeś? No widzisz, madam... Nawet tego nie pamiętasz. Poczekaj, przypomnę sobie. Ja wszystkie moje kochane dzieci i kładę ci... Odsuwam się. Próbuję ci położyć swoje pulchne palce jak serdle na ramieniu. Ja myślę, że ja się nawet wzdrygam, jakbym myślał, że mnie trzepnie czy coś. To też... Tak, to odruch. Myślę, że to wyglądało jak unik przed bestią. Niemalże coś takiego. Bo ona jest też duża, jest myślę, że masywna. Ty jesteś teraz prąd. Jak niedźwiedź. K. K to jest pierwsza litera, która gdzieś mi świta. Ty jesteś, no tak, Kaleb, biedny, malutki Kaleb, którego przygarnęłam, którym się zajęłam. Niemalże własną piersią cię karmiłam. I naciska tak na swoją wielką i pulchną pierś. Przełykam podjeżdżającą mi pod gardziołko wymiocinę. Dawno nie byłeś u nas.
złoty chłopcze. Może chcesz się napić czegoś? Może chcesz tam do mnie, do galeryjki napić się, odpocząć? Może Obejdzie chcesz się. Może chcesz położyć swoją zmęczoną głowę na moich udach i się przespać chwilę? Dziękuję, obejdzie się. Tak, myślę, że dzieciaki też robią gesty powstrzymywanych wymiotów, widząc ten obrzydliwy flirt Madame de Vero. Co cię sprowadza? Bestie grasują w okolicy. No tak, przecież to Jarnam. Tyle tych bestii strasznych. Straszliwych. Kiedyś dzieci mogły podróżować bez żadnego problemu, a teraz coraz trudniej, prawda, dzieci? Dzieci mówią, prawda, prawda, madam, coraz trudniej chodzić. No tak, no tak, życie robi się coraz cięższe. Może zmiana diety wpłynęłaby na motorykę, mruczę pod nosem. Słychać dźwięki z piwnicy, otwiera się klapa. Ja chciałem tylko zapytać jeszcze tych dzieci, tak? Mhm. Czy będziecie tutaj bezpieczne? Czy stąd uciekliście? Nie, no dzieci kiwają głową. Nie, nie, tu idziemy. Tam dziecko pokazuje jeden z worków, które wzięło. Okej. Okay. Co masz w worku, dziecko? No, rzeczy. Macie Bloodwile? Nie, myślę, że dzieci nie mają fiolek z krwią. Okej, okay. Szkoda. Jakieś ciekawe kamyki? No, próbuję zajrzeć do tego worka, czy nie mają jakichś run, które wiesz, można włożyć do broni albo coś. Tak, ale bo dzieci są dość jakby protekcjonalne, jeżeli chodzi o te worki, że w sensie jak próbujesz wziąć ten worek, to dziecko no, musisz wyrwać. Może się wymienimy czymś, no, jak macie coś ciekawego. No bo rozumiem, że to w kanałach znaleźliście, tak? Czyli różne rzeczy możecie znaleźć w kanałach. Łącznie z takich jak my. Tak jak patrzysz na te rzeczy, to nie, przepraszam, rzuć sobie na dyplomację w takim razie. 5. No to myślę, że dziecko mówi, nie, nic ciekawego tam nie mamy. Pokaż ten worek. To już, to zastraszasz rozumiem dziecka. To na to nie musisz rzucać, bo zastraszenie dziecka będzie dosyć proste, ale myślę, że Jorba pewnie trochę ma to w dupie, bo on też jest z nizin i wie, że no jakby prawo silniejszego to jest prawo, które rządzi światem generalnie, ale no tak patrzy się, że niezły kawał skurwiela. Eryka, myślę, że będąc nieco dumną osobą, patrzy się z obrzydzeniem na to, co robisz i myślę, że kwituje, że dopiero co uratowaliśmy te dzieci, będziesz je teraz okradać? Przecież widzisz, że to nędzarze. Nie chcę ich okradać, chcę wiedzieć, czy mają coś miłego na wymianę. Poza tym na twoim miejscu jakoś nie zabierałbym głosu w naszym towarzystwie. Bo... A niby czemu? Bo raczej świtu nie dożyjesz, więc... No zobaczymy, kto dożyje świtu. Dobra, cicho. Chcę zapytać drugiego dziecka, skoro tam z jednym. Ta bestia, która porwała trzecie z was, którą drogą poszła z tego miejsca, gdzie byliśmy? Poszła korytarzem na południe. Jak to możliwe, skoro myśmy przyszli korytarzem na południe i jej tam nie było? Tędy, znaczy, ty mi wyjaśniasz, rozumiem. No, widziałeś ten korytarz, bo byłeś tu. Tędy wszedłeś. No tak, ja przyszedłem tędy. No to widziałeś korytarz. Że ona mogła pójść tamtędy. Tak. Okej, to tam będzie nasza... Znaczy, to wygląda, jakby ona się oddalała od tego miejsca. Tak. Więc czemu tutaj przyszedł Kaleb z kolei? Tylko? Tego nie rozumiem. Czemu tutaj przyszedł Kaleb? No. Nie wiemy tego. No okej, wiem, to zadaję otwarte pytanie. No, może chciałbyś przejść tutaj do siebie. Dziecko mówi, że no w kanałach są tajne przejścia, zaułki. Może tam się skryła bestia po prostu. Chciałbym się tam wrócić zaraz. Dobra, odstawimy tak, was. Tak, bo teraz już spokojniejsze dziecko mówi, że jak bestia usłyszała za jednych i za drugich krat, że są łowcy, wtedy dość pospiesznie puknęła naszego kolegę i... Puknęła i pożarła, czy porwała? I... To zjadła.
Dobra, będziemy polować. Ustawmy je i idziemy. A coś ciekawego w tym worku? Dobra, Henryk, nie strasz dzieci. Rozumiem, że przeglądasz, gdzie ten jest worek. Raczej w worku są, myślę, biżuteria, jakieś apaszki, może jakaś suknia. Generalnie coś, z czego mogłaby się ucieszyć kobieta. To bym powiedział, że są tego typu rzeczy. Same śmieci. Ale dobry łup, jak na takiego malucha. Dobra, chodźmy po chodźmy, kawałek. Idziemy na górę i teraz wchodzimy na górę. Widzisz, Eryko? Chciałem się tylko wymienić. Nie miał nic cennego. Znaczy miał cenne, ale nie dla mnie. Słudzy kościoła. Gdzie? Kościoła. Mensis też się oddzielił od tego. Jestem sługą kościoła. Nie, średnio. Sam jesteś pośrednio, nie jestem sługą kościoła. Wchodzimy na górę. I widzimy to, co rozumiem Kaleb, i widzimy Kaleba. To ty patrzysz. Tak. I widzisz Kaleba, który rozmawia z wielką, grubą kobietą. Obok was stoi jakiś zgarbiony, chudy mężczyzna w długim płaszczu. Kolejni łowcy. O, i wróciły dzieciaki. Ojej, ale nie wszystkie. Jaka szkoda. Skąd wiesz, że nie wszystkie? No bo pewnie jest tutaj stróża. No ale mogły się rozdzielić albo coś ten. On się nachyla. Gdzie są? Gdzie jest? Gdzie jest Royce? Nie ma Royce'a z wami? No dzieciaki kiwają głowami. No Royce. Royce nie był najszybszym dzieciakiem. No cóż. Dobrze, że wy jesteście szybcy i zwinni. Dobrze, Kaleb, co się tu sprowadza? Bo... Czy ja w ogóle słyszę te rozmowy? Tak. Widzisz, że oni się pojawili. Bo trochę się rozdzieliliśmy, a chcieliśmy upolować tę bestię, co tego dzieciaka pożarła, więc nie wiem, może przeszkadzamy w czymś, ale jeśli chcesz, to... Zaczekamy. Ruszylibyśmy na tę bestię, albo... Albo przynajmniej z Jorbą. Wróćcie na chwilę na stronę. Znaczy ja chcę się też oficjalnie przywitać, tak? No bo słyszałem, od ciebie słyszałem o Madame Duvera, czy nie miałem okazji? Tak, słyszałeś. Okay. W samych superlatywach i superlatywach było tu słowem użytym ironicznie. Rozumiem, że mam przyjemność z Madame Duvera, opiekunką tego sierocińca. Ona się odwraca. Zaiste, to jestem właśnie ja, Madame de Vero, a tu widzę wspaniałych łowców, którzy widać zmęczeni, ruszyli, żeby odpocząć sobie w moim wspaniałym przytułku. Przyszliśmy odstawić dwójkę dzieci, którym straszna bestia groziła w tych kanałach. Och, tuż obok. Moje biedne dzieci, łapię te dzieci, tak przytula w wałki tłuszczu, je zaczyna wciskać, dzieci krzywią się. Dobrze, moje sierotki, że nic złego wam się nie stało. Sugeruję, madam, aby zareglować... Czekajcie, dwójkę dzieci? Była trójka. Wiem, ale jedno zostało pożarte przez bestię, które niestety nie zdołaliśmy jej wracać. Bo nie zagadałeś bestii, tak jak sugerowałem, żeby odwracać jej uwagę, ale nie będę się czepiał. Widziałeś, jak mi szło z zagadywaniem dzieci. No dobra, dzieci. Dlatego już sugeruję, madam, aby zareglować drzwi na dole i aż do świtu ich... Nie pozwolicie otworzyć nikomu. Jak wspominał o tym, że jak rozmawialiście o tym, że właśnie przecież były trzy dzieci, to widzisz, że stróż beknął gdzieś tam z tyłu, łapiąc twój kontakt wzrokowy. Jest gdzieś ten worek z tymi rzeczami? Tak, są dwa worki, które tam dzieci przyniosły. Podchodzę. Biorę od nich te worki. Zaglądam do środka i po prostu przed Madame de Vero zaczynam wysypywać z nich zawartość. Pięknie. Nowa biżuteria. Suknia. Trochę będzie trzeba przeszyć, nieprawdaż? Pewnie tak, ale pewnie przypominają ci się stare czasy, jak sam chciałeś się mi odwdzięczyć i przynosiłeś mi różne błyskotki. O, zobacz, kolczyki od ciebie mam cały czas. Kaleb, mamy obowiązki. Wiem, że mamy obowiązki.
I właśnie po to tutaj jesteśmy. Okej. Słyszałem, jak to coś wchodziło tutaj. Może tu gdzieś być. Okej, to zmienia postać rzeczy. Od początku próbowałem wam powiedzieć. Czy może stróż nie widział czegoś podejrzanego, co wdrapywałoby się po schodach i otwierało drzwi prowadzące do tego miejsca? No jeżeli bestia by nauczyła się korzystać z klucza i otwierać drzwi, no byłoby to możliwe, ale bestie nie potrafią takich rzeczy, a więc wydaje mi się, że bestia nie mogła tutaj wejść. Ja podchodzę do Kaleba i tak po cichu na ucho mówię, wiesz Kaleb, że bestia ma bardzo zupełnie innym korytarzem. Dobrze wiem, co słyszałem. Ale co dokładnie słyszałeś? No dobrze, ten sam głos, który słyszeliśmy tam, gdzie kazałeś mi tę bestię, czekaj, jak to było? Zagadać. No ale ona jakby miała wejść tutaj do sierocińca, musiałaby jakoś nas minąć w międzyczasie, albo przynajmniej Filipa, tam jest jeden korytarz, ten prawdopodobnie uciekł. Jesteś pewien, że słyszałeś to, co słyszałeś? Nie zauważyliście, że te korytarze nie działają do końca tak, jakby nam się wydawało i błądziliśmy w nich bez sensu. No dobrze, ale tutaj stróż ma rację, no bestia musiałaby umieć zmieniać się w człowieka, jakby zasady łowów musiałyby zostać zmienione. Cisza, jesteśmy w domu Kaleba, nie starajmy się go tak być przy ludziach. Tylko się chcę dowiedzieć, Kaleb, po prostu, wiesz, bo ja na przykład nie zauważyłem, że coś się zniechało z tymi korytarzami i wcale w nich nie błądziłem, jakby... Wiem, że pobiegłeś za mną, nie wiem dokładnie, co robiłeś w międzyczasie, ale no, w pewnym momencie zauważyłem, że cię nie ma za mną, więc może tak trochę no się dobrze, zmieniły to gdzie od jest swojej przeszłości. Bestia? No, prawdopodobnie mogła uciec tamtym korytarzem, bo tutaj w sierocińcu... Prawdopodobnie? Którym? No, wiesz... Co mówiły dzieci? One widziały tę bestię. Ona ruszyła na południe, czyli, z korytarzem, z którego przyszliście. Tak. I jakoś nie minęliście jej po drodze. No właśnie nie minęliśmy, dlatego że korytarz, którym szliśmy do tego pomieszczenia, jest dalej, idzie na wschód. No. A tutaj, jak miałaby przyjść tutaj, to musiałaby minąć albo mnie, albo Filipa, albo ciebie. A skoro ją tutaj słyszałeś, drzwi były... No dużo rzeczy wskazuje na to, że... Jakby jej tutaj nie ma, no. Jakby stróż jej nie widział. Chyba, że masz jakiś pomysł oczywiście. No, nie wiem, do czego zmierzasz. Panowie, nie niepokójmy tych tutaj ludzi. Chodźmy na chwilę na stronę. Idziemy na stronę. Wiem, że zabrzmi to dziwnie, ale ten stróż mi się nie podoba. Zdawał się węszyć. Podobnie jak to coś. A nawet użył podobnych słów. Zapytał mnie dokładnie o to samo. Wiem, że to nie ma sensu. I wiem, że bestie nie udają ludzi. Chyba, że... To jest pytanie, czy ja to wiem? Chyba, że się zmieniły. Teraz się pojawił trigger. Czy ja to... Można by zrobić test okultyzmu, ale test, który jest bardzo, bardzo trudny. Ja też mam okultyzm, więc możemy współpracować niejako. Możemy wpaść na podobny pomysł. To musicie obaj rzucić, natomiast poziom trudności... Czy nie wiem, jak mielibyśmy współpracować, bo po prostu sobie przypominam wiedzę z... Połączyć, ty wpadniesz na jeden fakt, ja drugi. Ale ja albo wiem, albo nie wiem. Okay. Że taka rzecz jest możliwa. Okej, okay, dobra. Ile ja Myślę, że poziom trudności to jest 23. Mam szansę. Ja nie zdałem, ale użyję Cognitive Crossover. A jeśli, jeśli nie, 17 plus 8. Nie, nie użyję, nie zdałem na okultyzm, to użyję po prostu Arkana i ponawiam rzut. I teraz mam 29. Mhm. 20... Możesz wtedy, jeżeli nie wychodzi test... To muszę użyć innej wiedzy. Mhm. I wtedy ponawiam rzut na tą inną wiedzę. Czyli tak jak, no de facto jest to tak, że muszę mieć wytrenowane dwie wiedzy, żeby tego używać efektywnie. Mhm. Ja mam zdanie i to proste. Jest... no, Cognitive Crossover to z tego co kojarzę tłumaczenie, to jest to, że jakby mam wielowiedzę z różnych... Byłeś na misku. Tak. To myślę, że mogliście w takim razie słyszeć pogłoski o łowcy, który się nazywał Easy. I Easy. I Z Z Y.
Izzy. Taki był jego przydomek. Może się nazywał Izydor po prostu. I Izzy był jednym z tych łowców, którzy bardzo intensywnie eksplorował podziemia ptumerskie i no powiedzmy wszystkie, które tam ciągną się, i zapuszczał się bardzo głęboko. I on ponoć razem ze swoimi uczniami odkryli dużo artefaktów, które niektórzy mówili, że łowcy, którzy je dzierżyli, potrafili przyjąć różne talenty i zdolności bestii. Tak jak spotkać można w tych głębinach również bestie, to część właśnie tych niezwykłych przedmiotów, które tam były, no, były jakieś słuchy, że właśnie podać mogli zmienić swoją rękę w wielką szponiastą rękę bestii, albo nagle wyrosnąć im potrafiły zęby. No i też chodziły słuchy, że jednak używanie tych przedmiotów była to droga do szaleństwa i do faktycznego przemienienia się w bestię. A więc coś takiego wam się obiło o uszy. Natomiast Izzy gdzieś zaginął razem ze swoimi uczniami. Konsultuję z Henrykiem. Mi się to kojarzy z Izim. Tak. Kojarzysz? Tak, wiem, że znalazł w tumerskich tunelach przedmioty, które na krótkotrwale zmieniały w bestie. Może zmieniały na długotrwale. Znaczy dopóki się je nosiło. Albo używało, albo w jakikolwiek inny sposób aktywowało. Mówimy o sytuacji odwrotnej. Że bestia potrafi zmienić się w człowieka. On wtedy przestawał używać tych przedmiotów i wracał z powrotem. Chyba że człowiek zasmakował w byciu bestią. Tak. Nie podoba mi się ten ciężki płaszcz pana stróża, prawdę mówiąc. Aha, czy cokolwiek w nim ci się podoba? Da radę go jakoś pozbyć i się przekonać? Jeżeli zobaczymy pod nim przetroczoną łapę bestii, to zobaczymy, jaki jest naprawdę. Tylko jak to zrobić, żeby nie wzbudzić podejrzeń? Nie wiem. Jak zaczniemy nagle przeszukiwać poprosił. I męczyć domniemanie niewinnego człowieka? Na szczęście pewne prawa są po naszej stronie, więc ja bym poprosił, żeby nas odprowadził do drzwi, którymi tam wyszliśmy. Jak zostaniemy w tamtym pokoju, tam w piwniczce sami, to go tam przyciśniemy i dowiemy się. Tak naprawdę, co ma przy sobie. Jest, bo jeśli miałby być tym, kim jest, to na pewno ma to przy sobie. Bo jeśli jest faktycznie w jakiś sposób obłąkany, to pewnie nie odkłada swoich ulubionych, ukochanych przedmiotów na bok. Poza tym pewnie bałby się z nami zostać sam na sam, bez możliwości ewentualnej przemiany z powrotem. Dobrze, zróbmy tak. Jeśli to faktycznie coś takiego, no albo to jest zwykły gość. Może to być jeden z uczniów i z jego, albo... Zróbmy tak wobec tego. Pożegnajmy się z dziećmi i ruszajmy. A w ogóle mi ta madame nie... Znaczy w tym takim wyglądzie dosyć niesympatycznym, jakby się... Ona jakby wzbudziła moje zainteresowanie, czy ona wygląda w jakiś tak naturalny sposób, czy ona nie jest jakimś takim... problemem, który jakby... czasami się spotyka powoli w niektórych rejonach i wydziałach szkoły Nancy's, co? Czyli jest jakąś abominacją? Tak, w sensie, czy nie zmienia się w coś dziwnego, na przykład nie traci jakiejś swojej cielesności, albo ten, bo mówiłeś o takim ślimakowatym cielesku, które nawet nie widać nóg, czy jest po prostu bardzo otyła? Raczej jest to abominacja, ale na którą pozwala nasz genotyp. Czyli jest człowiekiem. Widzę. Henryku, że zerkasz na naszą cudowną gospodynię. Myślę, że ona to przyuważyła i też tak zalotnie machnęła do ciebie. Wtedy poczułeś, jak twój żołądek podszedł bliżej do gardła. Widziałeś w Jahargul różne straszne rzeczy, ale tutaj prawie puściły ci hamulce. To zaproponujmy to, co mamy zaproponować i ruszymy. Nie trzeba żadnych okultystycznych praktyk, żeby stać się czymś takim. Wystarczy zwykłe uliczne skurwysyństwo. Tutaj podchodzę tam, gdzie wyrzuciłem te przedmioty.
Odnoszę tę suknię. W międzyczasie zebrały już dzieci i zaniosły. Aha, no to nie odegram swojej scenki charakter establishing, trudno. Dobra, a jestem dzieciak nerd? Jak ci bardzo zależy, może być, ale... Nie, okej, nie trzeba. Jasne, bo jej zależy na tych przedmiotach, a więc myślę, że ona to jest mogła zadbać. Bardzo logiczne. Ale mogła, mówisz. Ale mogło też coś jeszcze zostać, a więc jest dla niej spoko, jeżeli chcesz coś Okej, let's not push it. Czyli co? Czyli zabieramy... A propos charakteru development, to jakbym tego dzieciaka nerda dorwał, to bym go do szkoły zaprosił. No dobrze, to w takim razie... Sam miałem taki pomysł, no ale cóż. Dziękujemy za gościnę. Było przecudownie. Mam nadzieję, że trzecie dziecko będzie w jakiś sposób przez nas pomszczone. A drogi stróżu, czy mógłbyś za nami, że tak powiem, zamknąć drzwi, dopilnować, żeby tutaj nic się do wam nie dostało w środku tej nocy? Madame Devereaux jeszcze wyciąga z rękawa i daje wam, ponieważ łowy są trudne, macie tutaj po fiolce z krwią, na pewno się przyda takim wspaniałym łowcom. Nie jest taka zła. To ja od razu zażywam. Ja mam już 4. Energetyczne. Nice. Czy Eryka też dostała fiolkę z krwią? Tak, myślę, że też dostała. Dziękuję. Tak. No, każdy z łowców, który tutaj przyszedł. Dobra. Chwilowo, co się dzieje? Dobra, ja sobie Jorba siedzi tam gdzieś przy... Widowanie NPC-ów, którzy nas zdradzą, nie jest dobrym pomysłem. Trzeba mieć honor. Jakiś. Dobrze. Odprowadzamy. Znaczy, niech nas odprowadzi wobec tego. Mhm. Twoje ręce, Henryku, to był twój pomysł. Dobrze. Schodź z nami na dół, tak? Stróż mówi, chodźcie dzieci, odprowadzimy dzielnych łowców. I kilkoro dzieci tam spokojnie podchodzi. Dzieci myślę, że mogą zostać. Nie, no dzieci na pewno chętnie zobaczą, jak ich wybawcy ruszają z powrotem na łowy. Dzieci właśnie straciły jednego ze swoich kolegów w zamian za pierdoloną suknię. Więc kiedy mówię, że dzieci zostaną, to dzieci zostaną. Pan jest innego zdania? Czyli... Mówię tutaj klepiąc się po Soulblade'zie przy pasie. On się tak patrzy. No cóż... Czy pan jest innego zdania? Dzieci mówią, że chcą was odprowadzić, a więc ja jestem głosem dzieci, jestem za nimi. Odprowadzam się do dzieci i tak popatrzę tak z góry na te dzieci. Dzieci faktycznie chcą nas odprowadzić. Przestań straszyć dzieci. Myślę, że dzieci patrzą się na stróża i mówią to, co pan stróż powiedział. Ale nie mówię tego przekonane. Chyba, że chcesz je zastraszyć. To wtedy znaczy, myślałem raczej, że wykorzystam to taką, wiesz, że jestem większy i groźniejszy, ale... Znaczy, takie miałem intencje, żeby no i to zastraszyć. Dobra, to poproszę, się rzut na zastraszenie dzieci. 17. Ja tak się skłaniam do Eryki, widzisz, z kim ja muszę pracować? Zastraszanie dzieci. Akcja darmowa, acz moralnie uchylna. Dobrze. Ale nie, autentycznie jej tak mówię. Widzisz, z kim ja muszę pracować? Ona tylko westchnęła. Dzieci przestraszone mówią, że może jednak zostaną. No to on wtedy mówi, ale jesteście pewne? Dzieci? I robi takie że chcecie tutaj zostać? I wtedy dzieci jednak mówią, nie, odprowadzimy. Okej, znaczy w sensie to dla mnie to jest już sygnał, tak? Bo on robi dokładnie to samo, co ten. Dokładnie to samo, co potwór. Ja w tym momencie wyciągam katana. Bo to jest dla mnie... Tak, to już... To byłeś ty, skurwysyn. To byłeś ty w tych podziemiach. Ale... Poznaję ten głos. Że co? Mógłbyś pokazać, co masz pod płaszczem. I tak, ja mam wyciągniętą broń w tym momencie. Ale... Nie ma ale. Wiesz, że jak tutaj się wyciąga broń, to przy okazji może się stać coś złego tym wszystkim dzieciom. Chyba nie chcemy tego, jak będziesz nią machać. Spokojnie, mówię celując pistoletem. Ja nie chybiam.
Madame de Verotto, widząc, mówi: nie, nie, panowie, schowajcie te broni, bo stanie się coś złego. Niech Madame wyprowadzi stąd dzieci lepiej. Niech wykonuje swoje obowiązki, a my będziemy wykonywać swoje. Tak, Madame, wyprowadź swoje kochane dzieci, na których bezpieczeństwie tak ci zależy. Tak mówię, to dobry pomysł. Patrząc ciągle na stróże. Są łowy na dworze. Wyprowadzenie teraz dzieci, to mówi na metapoziomie. Znaczy, nie, a nie ma... Momenta, nie ma tutaj czegoś innych pomieszczeń? To jest magazyn, dzieci śpią w tym jakby na podłodze tego magazynu. To jest wielkie i puste pomieszczenie z tą galeryjką wybudowaną. To jest taki właśnie duży magazyn i one tutaj żyją. A nie może zaprowadzić na tą galeryjkę? No właśnie. Znaczy to jest mały taki pokoik tej grubej baby, gdzie pewnie jest jej łóżko i ten. Okay. Nie ma innego pomieszczenia, gdzie można by je schować. Są jakieś zabite deskami okna, drzwi. No to wróg. Nie, mnie to dzieci tak szczerze nie drugi obchodzą. Koniec. Rozumiem, z cholernego Menzies. Ale no... Niech chociażby pójdzie na drugi koniec magazynu. Tak, wróg. Płaszcz. On mówi... Nie róbmy nic pochopnego, bo naprawdę coś złego może stać się dzieciom. Zapraszam, jak będziesz tak kręcił, to zrobię coś pochopnego i coś się stanie tobie. Wszyscy wyciągają tą broń, to ja sobie tak ściągnę ten miecz tak na ramię, żeby go utrzymać w ten sposób. No panowie, proszę grzecznie, pokaż, co masz pod płaszczem. Chcemy cię tylko przeszukać. Jeśli znajdziemy to, co spodziewałem się, że znajdziemy, mamy problem. A jeśli nic tam nie masz pod tym płaszczem, i nie masz dziwnych artefaktów wyciągniętych z podziemi tego wspaniałego miasta, no to mamy problem. To... Ale jeśli się pomyliliśmy, to znikniemy jak sen złoty. To nim postawicie na swoim, uważam, że nim umrę, uda mi się zabić około 3 tuzinów. Może 4. To ile to dzieci? 50, 60... 50 dzieci? No to jest taki przytułek, no więc jest ich tu trochę. Ale właśnie się przed chwilą przyznał do tego, że ma to, co ma. Znaczy teraz to już jest, nie wiem, powiedziałem, możemy zejść do kanałów, jeśli chcesz tam zobaczyć. A on kiwa głową? Nie. No to jest okej. Okay. No ale nie pozwolimy ci podżerać tych dzieci, no bo jakby już jedno zżarłeś, więc co z tego, że zabijesz tutaj kilka tuzinów, jak odejdziemy stąd i w ciągu miesiąca, 2 miesięcy zabijesz te kilka tuzinów. A tak, przynajmniej mamy szansę, że nie zabijesz żadnego. Klaszcze i jego ciało się robi gigantyczne i zaczyna wypełniać tą salę. Więc po klaśnięciu stróża jego ciało eksploduje burzą gęstych włosów, jego płaszcz napina się, pęka w kilku miejscach. Faktycznie widać jakąś złotą bransoletę i egzotycznie wyglądającą broń, która trochę wrasta w jego prawą dłoń. Jego zęby robią się ostre, długie, oczy robią się czerwone i... Patrząc się na was... Niczego się mnie nie spodziewałem po łowcach. Nic was nie obchodzi, że będziemy rozszarpywać tutaj te małe, różowe dzieci, bo nie chodzi tutaj o życie Jarnamczyków. Tutaj chodzi o mord. Lubicie go, tak jak ja go lubię. Proszę rzucać się tutaj. Trochę tak. O. 19. 32. Pocieszające nie, jest to... No, woźnego po prostu się nie przegada, nie prześcignie. Pocieszające jest to, że zmarnował 20. Zmarnował 20, to jest bardzo ważne. No dobra. Dobra. Dobrze. Tańczmy. A więc tak, jeżeli chodzi o też twój rzut na ten Recall Knowledge wtedy, to wiesz, że on posiada atak, który jest niesamowicie skuteczny przeciwko wrogom, którzy go flankują. O! Wiem, że podzieliłeś się z nami tą wiedzą, zanim go zacząłem flankować. Nie flankujmy go! Okay. I myślę, że tak. Strzelanie niebezpieczne jest otoczony. W pierwszej swojej akcji złapie za jakąś kamienną płytę, która jest, i wyrwie tą kamienną płytę i zrzuci na kilka uciekających dzieciaków.
które zostaną totalnie zmiażdżone, potem się odwróci w waszym kierunku, powie: możemy to w każdej chwili przerwać. Jak? Możecie stąd po prostu wypierdalać. No to nie, niestety. Dobra, pierwsza akcja. Dobrze. Nie, no to dla nas to jest zwykła kalkulacja. No albo go to zostawiamy i morduje dzieci po cichu, albo po prostu stracimy ile stracimy. Wojna z bestią. Dobrze. To znaczy to jest sytuacja, w której przegrywamy albo przegrywamy, ale może przynajmniej go ubijemy. No dobra. Do it. Dobrze. W kolejnej swojej akcji, kto tu stoi blisko niego? Nasza trójka. Henryk Kaleb. Dobra. Jejka. Może w Erykę. Więc akurat nie atakuje w Erykę, ale zaatakuje sobie w ciebie. No okay. Czyli w Kaleba. No bo zabijasz dzieci z sierocin. Podnosi swoją łapę i tą swoją wielką łapą. Powiedz mi, ile masz AC? 21. 21. To w takim razie trafiam. I o ile przebił? 24. Dobra, to moja akcja odskoczenia tu mi nic nie da, no więc przyjmuję na klatę. Dobra. To dostajesz 14 obrażeń. Swoją łapą przecina twoją klatkę piersiową. Pojawia się kilka ran. I myślę, że po tym ciosie opiera się drugą swoją łapą na twoim ramieniu i otwiera swoje gardło szeroko i widzisz, że na samym końcu tego gardła jest złote, błyszczące oko, które intensywnie zaczyna się w ciebie patrywać i poprosiłbym cię o rzut na... tak, zgadza się, na Willa na poziomie trudności 22. No dobra. Aha, świetnie, to jest 18, więc czyń powinność. Jasne. To oko, które się w ciebie wpatruje, tracisz przez chwilę kontrolę nad swoim ciałem i masz wrażenie, że to ty jesteś tym okiem, które patrzy się na ciebie i twoje ciało w tym odbiciu staje się coraz bardziej dzikie i szalone. Widzisz, jak futro wybija spod twojego ubrania i twoje ciało zaczyna się miotać na lewo i na prawo. Jesteś w stanie confused. Mm-hmm. Confused? Przypomnij, co mi to da? Będziesz atakował w szale losowej istoty. Cudownie. Koniec moich aktywacji. Dobrze. To może nie zaczynajmy od niego. Tak. No ja się ja poczekam. Raz, dwa, trzy. Tutaj. Mhm. Pierwszy cios, snagging strike. Oczywiście nie wyciągnę tę broń. Tak, uduje. No to w takim razie on robi unik i przeskakuje nad twoim ostrzem. Okej. Okay. Ale spróbuję jeszcze raz, ponieważ... bo tak. Zaczynam transformację broni oczywiście, dzięki czemu mam większą karę. 24. To trafia. To trafia, dziękuję. Cyk, cyk. 16 obrażeń. I jest flat footed do końca mojej rundy. Jasne. W jaki sposób sprawiasz, że on jest flat-footed? Na czym to polega? To polega na, snagging strike polega na tym, że mając jedną wolną rękę, poza tym, że oczywiście uderzam i tak dalej, korzystam z tej ręki, na przykład chwytam go za coś. W tym wypadku myślę, że mogę go strzelać za ten ciężki płaszcz, który jest do zrzucić do końca. I wyprowadzam go trochę z równowagi w ten sposób. Jasne, tak. No to złapałeś go za płaszcz, szarpnąłeś i on tak się zgiął nieco w pół, jest bardziej wrażliwy na ataki. Następna osoba. Jest flat-footed. No dobrze, no to ja zacznę od tego, że czy ja mogę zrobić kon od siebie, nie obejmując Filipa? Tak. Tutaj? Dobra. To w takim razie użyję swojego Thunder Strike'a, czyli po prostu uderzę go przy okazji mojego ciosu mieczem. Jest dość donośny dźwięk, który rozchodzi się ode mnie po tym pomieszczeniu. 23.
Wchodzi. Wchodzi, doskonale. To zadaje w tym momencie 27 obrażeń. Mhm. Bo jest bestią. Tak. Dobrze, czyli dodaję K6 ze swojej runy. Następnie, z racji tego, że uderzyłem go, to musi zdać Fortitude Save'a na DC-19. Zdałem. No to z tego zaklęcia się już nie dzieje. Ale użyłem zaklęcia, więc wchodzę w swój arkaniczną postawę, która sprawia, że teraz będę miał dodatkowe obrażenia przeciwko niemu. Spróbuję go uderzyć ponownie, transformując broń. I teraz zacelowanie w nogę mam jakąś karę? Bo mówię, że on jakoś tyka. A powiedz, bo jeżeli rzuciłeś zaklęcie stąd, to on miał atak okazyjny w ciebie. Znaczy nie wiem, czy przy tym zaklęciu, bo robię Kona i to jest melee strike z Konem, no po prostu make a melee strike with your two-handed weapon. Okej, dobra, nie wiem to na nie ile. Nie, to musiałby być inny zaklęcie, inny zasięg. Lećmy do przodu, okay, na pewno nie. Dobrze. Czy mam jakąś karę za celowanie w tą jego nogę, bo mówię, że on kuś tylko na jedną nogę. Tak. Dużo trudniej jest trafić tą nogę, bo tą nogę być może ma jeszcze jakoś dodatkowo opancerzoną jakimiś, jak to się nazywa? Płytami, jakimiś opaskami i trafienie w nią to jest 23. A jest flat-footed, więc ma mniej. Tak. Generalnie masz plus 2 do trafienia w nią. Czyli 21. Dobra, to transformuję broń i spróbuję. Nice. Trafiłem. W tę nogę i zadaję, teraz mam jeszcze plus 2, dlatego że uderzyłem jeszcze raz z Forceful Weapon i plus 1 z tego, czyli mam plus 7, 19, 26, 29, 29 obrażeń. Dobra. Jeszcze muszę nic. Nie, to były moje 3 akcje. Okay. Mhm. No dobrze, to tak, to najpierw ustalmy, no bo ja mogę tylko teraz atakować i to losowo, w sensie teraz każdy dla mnie jest wrogiem. Miałem dobyty pistolet, bo mu tym groziłem, więc podejrzewam, że logiczne jest, że z niego wypalę, ale to ty, Jacku, decydujesz w kogo. Randomly, więc podejrzewam, że jakaś K4 by się przydała, bo jest nas tutaj, to znaczy was, czworo. No, zależy jak działa Confused, bo może we czwórkę. Może atakuje naprawdę randomowo. Nie wiem. Masz broń palną, ale broń palna to. Czy atak zasięgowy to jest ten? To jest strike, czy to się inaczej nazywa? Strike też jak najbardziej może być, bo chociażby w jednym z moich fitów jest ranged strike, który daje mi flat-footed na melee strike. To w takim razie możesz wystrzelić do dowolnej osoby. 6 przerzucam, to będzie 1, 2, 3, 4, 5. To siebie... Aha, racja, bo siebie też siebie mogę postrzelić. Kurta też mogę odwalić. I to jest 1, czyli będziesz strzelał w Erykę. O. No to słuchaj, to najwyżej ważne, że walić będziesz wrogów. Mieć problem z głowy. To jest 20 na kości, zużyłem swoje 20. Tak. Ja jebie. Na szczęście, wow, na szczęście dobrze, na czyli to będą 4 do 10. A więc widzicie, jak Kaleb zaczyna ryczeć, bierze po prostu pistolet, i tym pistoletem macha w lewo, w prawo, ryczy i w międzyczasie strzela w kierunku... Ile zadałeś obrażeń? 21... 22. 22 obrażenia. Przebijasz jej ramię, krew sika. Stróż patrzy się na ciebie i bije tylko... Brawo! Ho, 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 ho. Mord! To, co najbardziej kochacie, moi drodzy łowcy. No, I shot Erika in the face. Dobra. To jest jedna akcja. A, to jest... A, to ale moment. Dobra. Dobra. To kolejna akcja tutaj. To myślę, że będzie
chlastanie. No ja po prostu walę na oślep, bo tak. Jasne. Więc znowu rzućmy w kogo. To wyciągasz broń i atakujesz. Całkowicie, nie, że jedną akcję, tylko cały? Nie, wszystkie, tak, wszystkie your all actions. Okay. Pięć. Pięć, to jestem ja. Więc dobywam Soul Blade'a, no i próbuję się po prostu... Poczekaj, było raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć to było. Pięć to był on. Nie, przepraszam. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. To jest Filip. A, no sorry, chciałem dobrze. Ja musisz do mnie najpierw dojść, bo jest niedaleko od ciebie. To jest prawda, ale czy jestem w stanie, bo z tego co jest napisane w Confused, mogę robić rzeczy, które pomogą mi w tej akcji. I tutaj zastanawiam się, czy transformacja broni w tę wersję dłuższą, żeby mieć reach, to nie będzie coś, na co to wykorzystuje drugą i trzecia to Dokładnie tak. Wyciągnąłeś broń w reachu i zaatakowałeś go. Tak, to ma sens. Ale chyba będę miał teraz kary do tego. Minus 5, więc... Minus 3 po transformacji. Nie, zakładam, że wyciągasz transformację, jakiej chcesz. Okay. No to będzie... 14 plus 6, 21. Równo trafiłeś. Równo trafiłem. Akurat teraz. No dobrze. To rzuć to obrażenia. Będzie... No to będzie. A więc 2, dostała Eryka 8. I dostałeś ty, jest sprawiedliwie. Tak. Więc to będzie za 8. Dobra. Świetnie. Teraz on. Teraz on. Ty trafiłeś w jego nogę. Tak. Dobra, więc ewidentnie jest spowolniony i myślę, że oszczędzi w takim razie w tej akcji zabijanie dzieci i skupi się na was. Najpierw odwróci się do kogo? Myślę, że nie do ciebie, do zranionego przed chwilą Filipa. Bierze swoją wielką łapę i próbuje zgnieść twoją głowę. 33. Nie. Słucham? Nie, nie weszło. No dobrze, a jak zdejmiesz swój blef armor? No to krytyczny sukces. A więc dostajesz... Ojej, słaby rzut. 9 plus 16. 9 plus 16? Tak. 25. Dostajesz 25 obrażeń od pierwszego ciosu. Czyli razy dwa jeszcze. Nie, nie, już pomnożyłem, bo rzuciłem dwoma dwunastkami po prostu. Aha, bo nie, o dobrze. No chciałem sobie rzucić kosteczkami. Mhm. Wyprowadzę potem drugi cios w ciebie. 20? Nie. 20 nie weszło? Nie. Przepraszam, a 20... Nie. No już to prawda, już powiedziałem 20. Nie, to nie wejdzie w takim razie. I trzeci raz również ciebie zaatakuje, bo czemu nie? I to będzie 19 plus 4, 23. To już ma te kary za jedną komnatę? No to oczywiście, że trafisz. Dobra, i dostajesz jeszcze 12 obrażeń. I tu nie. A więc bestia atakuje cię dwukrotnie, swoimi pazurami rozcina twoją klatkę piersiową i w radości zaczyna ryczeć i odwraca się w waszym kierunku. W tej rundzie już nie jesteś confused. Byłeś confused na jedną rundę przez jego moc. Aha. Cały hub. No dobrze, cały no to, to może sobie zacznę ja, bo będę chciał ładować, ile fabryka dała w niego. Wykonuję pierwszy atak. Mhm. 19. No nie wyczaruję nic więcej, 19 trafia. 19 nie trafia, ale zapomniałem zrobić akcji Eryki, to Eryka będzie, myślę, że po prostu odwracać jego uwagę tak, żeby dać helpa. I będziesz mieć wtedy plus 2 do tego testu. No to jest 21, tak? A 21 wystarczy. 21 wystarczy, cudownie. I myślę, że po prostu może takiej używajmy, że ona swoją walką... Tak robią zawsze. Ktoś z was po prostu, jeden z was może wziąć sobie albo plus 2 do AC, albo plus 2 do trafienia. No dobrze, to dostał za 3, 15. 15 obrażeń, dobra. 15 obrażeń. Rozumiem, że stoi. Tak, tniesz go. Krew z niego się leje, ale też tej krwi naprawdę z niego sporo się wylewa. On ryczy, warczy, miota się, stoi cały czas. Dobrze, to używam transformacji. No trafiam, ale bez krytyka. Mhm.
Chociaż te plus 2 od niej to jest na stałe? Nie, na jeden atak. Na jeden atak, dobrze, no to po prostu potrafiłem. To jest za 18. I trzeci atak. Dobry rzut, dobry rzut. No niestety. Ale jestem transformowany znowu w dwurata, więc będę bił potężny cios. Dobra. Następna osoba. Dobra, to ja będę chciał atakować długą wersją broni, bo tak ją przekształciłem i będę chciał przewracać go. Dobra, to zapraszam w takim razie. Ciebie? Dobra. To jest 28. 28 w takim razie krytycznie zdajesz, bo to jest przewracanie w refleks czy w fortitude? Wydaje mi się, że w refleks. Jeżeli w refleks, w takim razie zaczepiłeś go i tak szarpnąłeś swoją bronią, że on dostaje jeszcze dodatkowych K6 obrażeń. Mm-hmm. Tylko jak rozumiem, to był atak tylko po to, żeby go przewrócić. Tak. No dobra, ale jak tak, to ponawiam atak, żeby spróbować go dobić, skoro leży. Dobra. Pewnie będzie to łatwiejsze. Mamy bonus plus 2 za to, że leży, tak? Tak. Tak. Czyli to będzie minus 3 tylko. AC 20. Ach, no nie, zapomnij, to jest najmarniejsza dwójka na kości. Dobra, leżar, więc i trzecia akcja. I trzecia akcja. Myślę, czy pytanie, czy w trzeciej akcji byłbym... Chociaż nie, on już w sumie leży. Dobra, to nie ma sensu, walnę trzeci raz, a nóż coś zawsze na jakiś czas wpada dwudziestka. To jest jakiś dziwny kant. Tak, to jest kant. Okej, okay. Teraz bym miał nadal obniżoną karę za Erikę, czy... Nie, dopiero w następnym przebiegu będziecie mogli ją wziąć sobie. No dobra, no to myślę, że 14 to za mało. Zgadza się. No to ja już nic więcej nie mam. Jasne. A, tylko właśnie przy tych atakach udaje mi się naładować obydwie lufy pistoletu, bo to jest coś, co mi się pasywnie przy dobra. Atakach. Bestia wydarza. W takim razie wstaje, zapłaszcza, wyciąga fiolkę. Bum! Wbija sobie fiolkę w udo. I wyciąga jeszcze jedną fiolkę i wbija sobie ją w udo. Dobrze, ale nie zabija dzieci, nie zabija nas. To prawda. Gdyby jeszcze jakieś mądre dziecko podpełzło do mnie i wbiło fiolkę w udo, to byłoby bardzo przyjemne. Dobrze. Edric jest mądry, ale chyba zbyt ja mądry, sobie by zrobię, się tu bo ten pierwsze uderzenie Thunder odnowiło mi też Spell Strike'a. Więc użyję najpierw True Strike'a, a potem użyję Spell Strike'a. Mam wszystkie cztery. Dobra. Dlatego rzucam dwiema kostkami K20 i wybieram wyższy wynik. Dobra. Teraz tak, bo czy ja mogę celować w nogę, a z True Strike'a mogę omijać takie rzeczy jak Concealment, że coś jest ukryte albo coś jest za czymś. Znaczy jego noga już została trafiona i ma obniżonego skrzydła. Aha, okej, dobra, czyli ponawianie tego. No to po prostu biję w niego i myślę, że zaryzykowałbym i przepraszam, że trochę egoistycznie, ale dziabnę sobie ten bonus od Eriki, bo po prostu liczę na kryta. Dobra. Jest krytyk, bo mam 33, to go chyba trafia krytycznie. Zgadza się. Dobrze, i wezmę to, i wezmę to. I mam piorunujący teraz premię do obrażeń. Niestety to jest słaby rzut. 8 plus 6 to jest 14, plus 7 to jest 21 razy 2 to jest 42 obrażenia. 42 obrażenia? Tak. No to w takim razie uderzasz w niego swoim mieczem, nie wiem, czy masz formę tą cięższego miecza. Mam formę cięższego, bo go właśnie transformowałem i generalnie wyglądało to w ten sposób, że przyłożyłem go w ten sposób, jakby skupiłem się na nim. Widać było taki błysk jakby między mną a tym ostrzem. No to jest to zaklęcie, że po prostu to jest ten cios. To jakby po to się ćwiczy z tym mieczem, żeby robić prawdziwe uderzenia tym mieczem i po prostu odpalam za zaklęcie truszek. I po prostu biorę takim szybkim cięciem. A przepraszam, jeszcze ze Spell Strike'a jeszcze dodatkowe obrażenie zadałem. Zapomniałem o tym. Więc
jeszcze 7, czyli 14, czyli to jest 56 razem. Jasne. I po prostu w płomieniach staje ten to ostrze i od dołu takim cięciem po prostu przyszywam jego klatkę piersiową, podpalając go przy okazji, bo za krytyk jeszcze zaczyna palić. No to jego ciało płonie, rozbija się na dwa fragmenty i padają dwie wielkie krwawe masy. Sam go rozwaliłeś. Właściwie tak. Sam go rozwaliłeś. No, stałem przy nim, nie atakował mnie. Tak, you're welcome! Robię tak, podnoszę ten miecz z powrotem do tej samej pozycji tak, i zmuchuję ten płomień z tego miecza. A, przepraszam. Tnę Erykę. Nie no. Tak? No, bo ty leżysz. Dla mnie to jest zagrożenie. Ty wiesz, że dla mnie to jest sprawa honorowa teraz. No dobrze, tak. Ale ty leżysz. Teraz jakby co? Nie, Erykę. Okej. Okay. Dobra, to rzuć sobie na trafienie. 20. To trafiłeś. Nie jest bestią, więc nie mam tu wszystkich premii. 13 plus 5, bo to premię jeszcze mam, czyli to jest 18 obrażeń. To tym ciosem powalasz ją na ziemię. Tniesz ją z zaskoczenia. Ona przed chwilą pomagała ci, odwracając uwagę przeciwnika i nie spodziewała się, że no jednak nie należało tobie ufać. A więc z potężnej... Tylko... A dobra, jesteś przy niej. Z potężnej rany... Z potężnej rany płynie krew, ona pada nieprzytomna. Widzicie, jak wasz sojusznik zaatakował właśnie waszą, powiedzmy, sojuszniczkę. Ja nie widzę, bo jestem nieprzytomny. Ty nie widzisz. Dobra. To ty widzisz. Henryk, coś ty zrobił. To samo co ty. Tak, ale ja... Widzisz takie lekkie obłąkanie w mojej pasie. Celowałem w tego skurwiela, ale czymś mnie omotał. No... Podchodzę do Filipa i strzykuję mu fiolkę, bo mam ostatnią fiolkę, to mu strzykuję fiolkę z krwią. Okay. Dobra, wstaję. Widzisz wykrwawiającą się Erykę. Ale ona żyje czy nie żyje? Ona jeszcze żyje, ale się wykrwawia. Okej. Okay. A, żyje. No, dziękuję. Widzę, że bestia nas porządnie pokiereszowała. Znaczy, ciebie nie, Henryku. Kwestia szczęścia. Tak. Spróbuję przeszukać te bestie. Mhm. Te artefakty są naprawdę niebezpieczne. I trochę nie wiem, jak w tym świecie się obchodzić z niebezpiecznymi artefaktami. No tak, no bo to jest wiedza tajemna. Musisz to odkryć. Nawet. Tak, jak obchodzić się z tymi niebezpiecznymi artefaktami? A więc faktycznie w jego ręku jest jakieś dziwne ostrze, które już nie jest wrośnięte w jego ciało, ale myślę, że jak je chwytasz, to czujesz takie igiełki, tak jakby z kości, z którego to jest zrobione, tak jakby te igiełki chciały... Biorę jakąś szmatę i ścieram kawałek jego ubrania i po prostu staram się to schować, tą szmatę, żeby nie mieć z tym kontaktu. I miał jeszcze jakieś bransolety. Tak. I również w różnych rzeczach. Ma tam różne rzeczy zrobione z kości. Ma też jakiś klucz. Trudno powiedzieć, taki dość... fikuśny, myślę, że z jakimiś zdobieniami może ptumerskimi, taki duży ma ten klucz i różne ma takie kościane jakieś tabliczki, między innymi w tym płaszczu jest duża czaszka z jakimś wyrytym symbolem. Czaszka, która jest w stanie, myślę, że na pewno natchnąć mędrca, który by nad nią pokontemplował. To zaczynam się przyglądać tej czaszce. Kontempluję. Jasne. Ale to pewnie zajmie. I się możesz spodziewać. Oczywiście wyciągnął swoją fiolkę. O. I podaję jej.
Mhm. Jest honor w Kindhearst. Może dlatego tak was mało. To jeszcze nie czasy, kiedy ich jest mało. Tak? Mhm. Myślałem, że zawsze ich było, bo jest mało. To jest zamek pełen rycerzy, szlachty, arystokracji. Nie wiem, ale... Znaczy... Steel podtrzymuje to, co powiedziałem. Mhm. Jasne, dla mnie to dalej jest ich mało, bo to są też te czasy, kiedy i nas jest dużo. Wszystkich jest jeszcze dużo. Tak, tak, tak. Dobrze. No to Eryka kaszle krwią, bierze, szybko odsuwa się, biorąc miecz i patrząc się, myślę, że nienawistnie w kierunku, w tym momencie nie ciebie, tylko w kierunku Henryka. I też jest zdziwiona, widząc, że ty wbiłeś jej tą fiolkę. Tak powtarzam, jest honor w Kainhost. Możemy teraz załatwić tę sprawę. Albo później. I się odwracam. I podchodzę do bestii. Tak jak on przeszukuje bestię, tak ja patrzę na te strzępy bestii. Rozumiem, że ona jest rozerwana. Znaczy, ona właśnie może patrzeć na to z jakąś tam grozą. O ile Henryk był zainteresowany różnymi artefaktami, które bestia nosiła. Jestem zainteresowany, bo ja rozumiem, to jest jakiś były łowca. Najprawdopodobniej tak. Jeżeli to jest jakiś były łowca, to ma to coś, czego chce. Mhm. Więc skręcam nad nim i znowu wyciągam tą opancerzoną łapę. I wbijam w te resztki ciała, w tam gmeram, po prostu stryska na mnie. Ta krew znajduje to, czego chce i wyszarpuje i mam. Madame Devereaux patrzy się na tą scenę, patrzy się na dzieci. Sprzątnijcie i idźcie spać. I idzie na swoją galeryjkę. Idę za nią. Zgarniam tylko resztki. Każdy przeszukuje, co dla niego najcenniejsze. Tej czaszki tego stwora, który w sumie jest jej byłym pracownikiem. Niegdysiejszy pracownik opieki społecznej. I po prostu idę tam. Mhm. To ona otwiera drzwi, wchodzi do środka, odwraca się swoim wielkim cielskiem, widzi ciebie nadchodzącego. Mhm. Wchodzę do środka. Mhm. Jak w ogóle? W środku myślę, że jest mnóstwo przedmiotów, także ona za bardzo nie ma tutaj pola do ruchu. Jest łóżko, ale na tym łóżku też są jakieś talerze z jedzeniem, jakieś czary, ubrania. Taki dom kogoś, kto gromadzi przedmioty. Mm-hmm. Tylko są to piękne, drogie przedmioty, ale w takim barłogu wymieszane, no one stają się czymś abstrakcyjnym, absurdalnym i takim niesamowicie drogim bałaganem. Mm-hmm. To wchodzę tam i na jakiś pewnie zawalony bibelotami stolik ozdobny ciskam głowę bestii. Mhm. Patrzy na tą głowę. Ty to zatrudniłaś. Nie, to wyście tego nie zabili i to sobie tutaj przyszło. To sobie tutaj przyszło i jako stróż opiekowało się dziećmi, tak? A ty nic nie zrobiłaś. Co miałam zrobić? Co, miałam go zabić? Jak? To wy jesteście od tego. To my jesteśmy od tego. A od czego ty jesteś? A powiedz tylko, że od opieki nad tymi dziećmi, to przybiję cię do tej pierdolonej, ozdobnej szafeczki, która stoi za tobą. Tak jesteś mądry? Wolałbyś, żeby te wszystkie dzieciaki trafiły do chóru? Co tam jest lepiej? Szczerze mówiąc, z dwojga złego u Madame Devereaux to jest raj. To jest pierdolony raj, Kalebie. Już ja pamiętam ten twój raj. Chodzisz, mówisz, żyjesz. To jest coś. Nie wiem, czy inne dzieci z tego chorego miasta mogą powiedzieć to samo. Nie, mogą zawyć co najwyżej to samo. Bo pewnie pozmieniały się już w bestie, albo spotkał ich inny gorszy los. Tutaj mamy społeczność, która się wspiera. Która się wspiera? Czyli co dokładnie robi? Ja daję im jeść. No,
Sam wiesz, przecież się tu wychowałeś, a wy przynosicie mi za to różne piękne przedmioty, które cieszą mnie. I te piękne przedmioty były warte życia tych dzieci. Te rzeczy tutaj, to przyszło tutaj dzisiaj. Jak miał na imię chłopiec, który zginął, żebyś mogła to tutaj mieć? Nie pamiętasz, prawda? Musiałabym się zastanowić. Czy to ma znaczenie? Nic nie ma już znaczenia. Kalebie, to miasto umiera. To są wszystko konwulsje, to jest agonia. Daj mi po prostu spokój i daj mi dożyć mojej starości wśród luksusu. Tylko tyle chcę. Chcę pięknych przedmiotów. I je dostaję. Naprawdę, nic już nie ma znaczenia. Przecież prędzej czy później pewnie zamienisz się w takiego cudaka jak tamten. To zabawne, że niektórzy nie potrzebują kontaktu z bestiami, by zamienić się w cudaka. Widzisz? Ale może różnimy się tym, że mną kieruje chęć do posiadania piękna, a wami kieruje, tak jak to mówił stróż, żądza mordu. I może tym się różnimy. I może dlatego ja nie zamieniam się w bestię, a ty prędzej czy później się w nią zamienisz. A więc proszę, zabierz to zakrwawione coś i wynoś się stąd. Nie wracaj. Okej. Okay. To ja w tym momencie odsuwam się, obracam, jakbym chciał odejść i dobywam ostrza i po prostu przecinam jej w tym momencie gardło. O kurde. O kurde indeed. Przecinasz w takim razie tak. Jej gardło po tych wszystkich wałkach tłuszczu, cieknie krew i ona się śmieje. Nie mówiłam! Żądza mordu! I rzyga krwią na ciebie. No i na co ci były te piękne przedmioty? Zsuwa się po twoim płaszczu, który jest czarno-czerwony, i schodzisz z galeryjki. Patrzysz się na dzieciaki, które zebrały się pod ścianą. Gdzieś z boku na podłodze, tam gdzie bestia rzuciła wielkim kamiennym głazem, takie małe pęknięte okularki. I cóż, zbieracie się, bo tuż obok jest klinika, a przecież Jorma potrzebuje pomocy. I tutaj zakończymy sobie ten odcinek. Jarnam. Naszego programu familijnego. Lepszy świat. Dziękuję wam bardzo za tą krwawą ucztę. Mniam.